Temat robi wrażenie abstrakcyjnego oczywiście, ale on ma bardzo daleko idące konsekwencje praktyczne, badawcze. Otóż, to może proszę sobie zanotować. Logika tradycyjna w nawiasie, to znaczy nie aksjomatyczno-informacyjna. Taką terminologię będziemy stosować. Więc to dotyczy nie tylko klasycznej logiki, ale powiedzmy wielowartościowych i tak dalej. Wszystkich systemów logicznych, które nie operują pojęciem informacji. Nie jest to aksjomatyczne informacyjne. Logika tradycyjna jest implicite zawarta w aksjomatycznej teorii poznania i ogólnej jakościowej teorii informacji, którą żeśmy omawiali. No, proszę Państwa, co przez logikę rozumie na przykład encyklopedia? Zacznijmy od encyklopedii PWN-owskiej, hasło logika. Encyklopedia popularna, Warszawa, 82 rok. No i podają, że logika to jest dyscyplina obejmująca logikę formalną, semantykę i syntaktykę, czyli składnię logiczną. Naukę istocie prawdy i fałszu, teorie różnych typów rozumowań, zwłaszcza dowodzenia, wnioskowania, wyjaśniania i uzasadniania, pewne zagadnienia techniki pracy umysłowej, metodologii nauk i erystyki. No jest to, powiedziałbym, klasyczny przykład nieprawidłowego definiowania już samego pojęcia logiki, bo tak. Logika formalna, no to jeszcze mniej więcej wiadomo, to koroną logiki formalnej jest rachunek zdań. Dalej semantyka, no semantyka jest u nas w aksjomatycznej teorii poznania zawarta. Syntaktyka, no to jest teoria kodów przecież. Nauka o istocie prawdy i fałszu. My zamiast tego mówimy o informowaniu wiernym, informowaniu zniekształconym. Całą tradycyjną koncepcję prawdy i fałszu można zapisać w języku ogólnie jakościowej teorii poznania. Tylko tyle, że w logice tradycyjnej prawdziwość lub nieprawdziwość przypisujemy zdaniom, prawda? No a jak się to zdania formułuje logicznie, to właśnie wiemy z syntaktyki. A jest jeszcze syntaktyka gramatyczna też, którą też trzeba tu stosować. No i proszę Was, i zdaniom się przypisuje w logice tradycyjnie, że są prawdziwe lub nieprawdziwe. Natomiast w logice aksjomatyczno-informacyjnej prawdziwość lub nieprawdziwość przypisujemy informacjom, a nie zdaniom.
a zdania są dla nas komunikatami. Pojedynczy komunikat z definicji u nas nie zawiera żadnych informacji, natomiast informacja to jest relacja między komunikatami, więc o tym, żeby mówić o informacji, to możemy dopiero wtedy, jak są co najmniej dwa komunikaty, ale zaraz do tego wrócę. I dopiero informacja jako relacja między komunikatami może być przekazywana wiernie i wtedy mówimy o prawdziwej, albo zniekształcona. Przy czym tych zniekształceń rozróżniamy, jak wiemy, wiele. To znaczy zniekształcenia mogą być pseudoinformacją, dezinformacją, a zarówno jedne, jak i drugie mogą być symulacyjne lub dysymulacyjne. No takich pojęć w ogóle w języku, tak, trzeba trochę wietrzyć, bo inaczej będzie tu tak naukowa atmosfera, że siekierę będzie można wieszać w powietrzu. Więc proszę was, po prostu w naszym języku można zapisać to, co mówi logika tradycyjna, odwrotnie nie. Zauważcie, że proszę was, jeżeli operujemy zdaniami, a nie relacjami między zdaniami, czyli informacjami, no to proszę was, w logice właśnie zdaniom przypisujemy prawdziwość i nieprawdziwość. Ale nas z definicji nie przypisujemy. I to jest trochę tak, jakby w nowym programie komputerowym chcieć zapisać to, co było zapisane w starym programie. W nowym można zapisać, a odwrotnie nie. Czyli w języku logiki tradycyjnej nie da się zapisać logiki aksjomatyczno-informacyjnej. Próbował to robić jeden logik i wyszło z tego ble, 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 a dowodem na to jest jego podręcznik logiki. Mam na myśli doktora Roberta Piotrowskiego, skądinąd. Jak za plagiat odkrył. No tak, bardzo zasłużonego, bo odkrył u Huntingtona plagiat z naszego konecznego. Więc proszę was, dalej. Teoria różnych typów rozumowań. No to trzeba by najpierw zdefiniować pojęcie rozumowania. Dowodzenie. No. Są różne teorie dowodów. Jak się mówi o dowodzeniu, nie wiadomo, co mamy na myśli. Wnioskowanie. A czym się różni dowodzenie od wnioskowania? To jeżeli się używa tych terminów osobno, no to trzeba by wyjaśnić zakres znaczeniowy. Wyjaśnianie i uzasadnianie. Przepraszam, a czym się różni uzasadnianie od dowodzenia? No, trzeba by podać. Pewne zagadnienia techniki pracy umysłowej. To też ma wchodzić do logiki. No, przepraszam, ale czy dowodzenie to nie jest praca umysłowa, albo wnioskowanie, czy wyjaśnianie, czy uzasadnianie? Metodologia nauk i erystyka. No przepraszam, ale czym się różni metodologia pracy naukowej? No i czy w jej skład nie wchodzi dowodzenie, wnioskowanie, wyjaśnianie, uzasadnianie? No, więc proszę Państwa, jak widzimy, to jest definiowanie pojęć poprzez multum pojęć, których znaczenie nie jest wyjaśnione. No można szukać tych terminów oczywiście w encyklopedii i zobaczycie, że tam coś podobnego będzie. W węższym znaczeniu tu encyklopedia podaje. Logika formalna, czyli nauka o związkach logicznych między zdaniami. Zwłaszcza związki wynikania uwarunkowane budową, czyli strukturą zdań oraz opartych na tych związkach formach i regułach poprawnego wnioskowania. No na przykład można tu powiedzieć, jest takie twierdzenie logiki, że prawda wynika ze wszystkiego, a z fałszu wynika wszystko. Znaczy, zarówno prawda, jak i fałsz. No, to jest ciekawa rzecz, według również
Ilustrowanej Encyklopedii Powszechnej, Kraków 2008, no mamy węższą definicję. Logika to jest nauka o regułach poprawnego rozumowania i wnioskowania, poprawne rozumowanie i wnioskowanie, krótko mówiąc. No tak, ale czy wnioskowanie nie wchodzi w skład rozumowania? Trzeba by znowu podać definicję, a jak poszukamy w tejże encyklopedii definicji, to znowu okaże się, że tam się wyjaśnia nieznane przez nieznane. Natomiast proszę sobie zanotować, że... Czy to jest błąd logiczny? No to jest błąd logiczny. Definiowanie. Tak, ale... No ale tu się już logikę definiuje z błędem logicznym. To widzicie, co się dzieje. Nie należy się temu dziwić, bo od czasu, kiedy towarzysz Jakub Berman, który objął w 1948 roku partyjną opiekę nad sprawami ideologii, a przez to również nauki i nauczania, usunięto z programów szkół średnich logikę, której przedtem według przedwojennych programów było sporo, bo była ona w dwóch klasach liceum, w wymiarze 3 godziny tygodniowo przez 2 lata, czyli 4 semestry. 4 semestry i to właściwie obejmowało logikę, psychologię i elementy historii filozofii. Przedwojenni filozofowie, niektórzy, tacy jak profesor Tatarkiewicz, postulowali, żeby to rozszerzyć do 4 godzin tygodniowo. No ale to zostało zlikwidowane, jak towarzysz Jakub i jego czeladka to usunęli z programów, a w programach tylko niektórych studiów pozostawiono, ale w bardzo zredukowanym wymiarze i tak do dziś zostało, kochani. Brałem udział w sympozjach takich filozofów, którzy postulowali powrót logiki do programu szkół średnich, liceów, ściśle mówiąc, i proszę was, to głos wołającego na puszczy. Do dzisiaj tego nie ma, no chyba, że gdzieś jest jakiś wyjątkowo mądry dyrektor, który to wprowadził. Niemczech jest. A w Niemczech jest, kochani, tak, tak. Czyli logika nie dla Polaków. A dla Reichsdeutschów jak najbardziej, kochani. Przynajmniej no, filozofia. No, proszę was, popadał tylko filozofii. Proszę państwa, przecież w czasie wojny, to ja pamiętam, bo wtedy zacząłem chodzić do szkoły. I nawet mam Schulzeugnis z drugiej klasy, dwujęzyczna, jakże. Nie tylko po niemiecku, ale i na rzecz tubylców generalnej guberni było nauczanie. Czyli po polsku, no to proszę was, wtedy zlikwidowano wyższe formy nauczania dla Polaków. Oczywiście dla Niemców jak najbardziej one były dostępne, a w tym wszystkie... Pan Himmler, przepraszam, ten nie. Memoriał też tam jest. Też to jest, oczywiście. Chodzi tutaj o to, że Polacy mogli tylko ukończyć szkołę, to się wtedy nazywało szkołę powszechną, siedmioklasową i zawodówki, a więc handlówki, jakieś tam wykształcenie rzemieślnicze, natomiast już wykształcenie na poziomie licealnym dla Polaków było niedostępne, a w tym oczywiście logika i nauka myślenia. Polacy mieli tylko bezmyślnie wykonywać rozkazy. Milczeć, słuchać, wykonywać. Co Befel? Proszę państwa, no i proszę patrzeć, że prosimy bardzo, prosimy. Prosimy, tutaj wolne miejsca są, witam. Proszę pan. Więc proszę państwa, to usunięcie logiki trwa do dzisiaj. Bo wprawdzie zaraz po wojnie, to trzeba wiedzieć, mimo że jak to się dzisiaj według dzisiejszej poprawności politycznej mówi, rządziła komuna,
to jednak od 1944 roku do 1948, to są 4 lata, nasze szkolnictwo średnie i wyższe funkcjonowało według przedwojennych programów. I była propedeutyka filozofii wraz z logiką w szkołach średnich. Dopiero program opracowany przez specjalistów pod politycznym patronatem towarzysza Jakuba po prostu wtedy to zostało usunięte i pierwsze grupy ludzi, którzy kończyli według nowego, nazwijmy to bermanowskiego programu, zdawały maturę w 1951 roku, ale równolegle z nimi jeszcze ostatnia grupa tych zdających według przedwojennego programu. A już w 1952 maturę zdawano całkowicie i wyłącznie według programu, nazwijmy to bermanowskiego, żeby uszanować polityczny patronat i polityczne dzieło towarzysza Jakuba. Proszę Was, teraz nadal logika nie jest objęta kanonem obowiązkowym szkół średnich, żadnych u nas, a na uczelniach, tylko na niektórych kierunkach i w dość słabym wydaniu. No dam Wam przykład. Właśnie, prawnicy. Jak był szkolony w logice prawnik przedwojenny? Najpierw miał 2 lata, czyli tak jakby 4 semestry w szkole średniej. No, może nie wszystko było logiką, część była psychologią, też bardzo ważna rzecz, historią filozofii, ale liczmy, że logika to była połowa, więc no, co najmniej 2 semestry. A później na studiach prawniczych na tej bazie brał jeszcze 2 semestry logiki. A oprócz tego było coś takiego jak teoria dowodów. No a co zrobiono z tym? Teorię dowodów usunięto. No, zamiast tego mamy zasadę swobodnej oceny dowodów. Tak swobodnej, że nawet sędzia nie jest skrępowany żadnymi prawami nauki. Co zauważył swego czasu minister sprawiedliwości, prokurator generalny Ziobro. W związku z procesem tym zawalenia, związany z zawaleniem się hali na Śląsku. No i powiedział, no niezawisły sąd może zawyrokować, że grawitacja nie działa. No, nie ma żadnych, że tak powiem, formalno-procesowych ograniczeń. I później można to oczywiście uchylić w drodze rewizji, no ale wyższy sąd też nie wiadomo jak zawyrokuje, bo nie jest niczym skrępowany. Krótko mówiąc, jak wyraził się wybitny profesor nauk prawnych z Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Bogdan Michalski, teorię dowodów zastąpiło maćkowe oko pana sędziego. Tu cytuję profesora Michalskiego. No ale to oko może być różne u różnych sędziów. Mają do tego pełne prawo. I do czego to prowadzi? Najlepiej było to widać w procesach lustracyjnych. Wtedy jak był sąd lustracyjny, rzecznik interesu publicznego, pan sędzia Niziński, który był wyjątkowo przede wszystkim uczciwym sędzią, a przede wszystkim wyszkolonym jeszcze według przedwojennych programów, bo kończył studia zaraz po wojnie. I proszę Państwa, no cóż, niejednokrotnie dowody, które zostały uznane przez jeden skład sądzący jako dowody państwa lustracyjnego w tym wypadku, ale to dotyczy wszelkich spraw, zostały uznane za niedowody albo niewystarczające dowody przez wyższą instancję, wracały do niższej, a niższa instancja znowu albo uznała te dowody, albo nie uznała i nasze prawo, które nie przewiduje żadnej legalnej teorii dowodów, tak zwanej, czyli takiej, którą
sędzia musiałby obligatoryjnie stosować, takiego czegoś nie ma. No a przedmiot, teoria dowodów naukowa, który mógłby sędziemu pomóc w wyrokowaniu, już nie mówiąc o prokuratorze, policjancie czy adwokacie, nie istnieje. Nawiasem mówiąc, proszę Państwa, tutaj muszę zrobić uwagę na korzyść towarzysza Jakuba Bermana. Otóż towarzysz Jakub Berman, który był inteligentem przedwojennym, zdawał sobie sprawę, że nawet taki rewolucyjny wymiar sprawiedliwości, jaki w PRL-u w czasach stalinowskich funkcjonował, nie może funkcjonować poprawnie bez jakiejś teorii dowodów. Zadbał o to i w czasach towarzysza Jakuba, to znaczy do 1956 roku, po prostu stosowano teorię dowodów sądowych pióra naszego wielkiego rodaka, jakby nie było, bo Polaka z pochodzenia, Andrzeja Januarowicza Wyszyńskiego, który był prokuratorem generalnym ZSRR w czasie wielkich czystek. I wtedy wydano polskie tłumaczenie tej teorii dowodów. To jest, proszę sprawdzić to oczywiście, nic nie wierzyć mi na słowo, tylko sprawdzać. To jest jedyna w polskim języku teoria dowodów dostępna w tej chwili w bibliotekach. Andrzej Wyszyński, teoria dowodów sądowych w prawie radzieckim. A że Wyszyński był prawnikiem starej daty, bo powiedzmy ostrogi prawnicze zdobywał jeszcze w Rosji carskiej, to w okresie, kiedy nauki prawne stały tam stosunkowo wysoko, no to daje ciekawy wykład historii, jak rozwijały się teorie dowodów. Pokazuje zresztą tam, chcąc nie chcąc, jakim postępem w teorii dowodów było wprowadzenie procedur inkwizycyjnych. To był postęp w stosunku do tak zwanych sądów bożych. No i proszę Was, to obowiązywało, funkcjonowało w obiegu w czasach stalinowskich, ale przyszedł 56 rok. Destalinizacja, zwalczanie błędów i wypaczeń, usunięto z kanonu wykształcenia prawniczego te teorie dowodów sądowych w prawie radzieckim i teraz nie ma żadnej. Ja mówię, ona jaka była, taka była, ale była. A teraz jak jest, tak jest, ale nie ma po prostu. No to nie wiem, co jest gorsze i nie chcę tu wyrokować. Faktem jest, że w nieoficjalnym obiegu nadal funkcjonuje stalinowska teoria dowodu, która w praktyce się sprowadzała do trzech zaleceń. Po pierwsze, nie trzeba w 100% udowodnić winy, wystarczy ją na tyle uprawdopodobnić, żeby przekonać niezawisłych sędziów, bo w czasach stalinowskich też panowała zasada niezawisłości sędziów. Możecie o tym przeczytać właśnie w tej teorii dowodów sądowych Andriuszy Wyszyńskiego. No, używam wersji rosyjskiej, bo wprawdzie to był Polak, ale zruszczony bardzo. Proszę Was, druga zasada, że nie jest konieczne nawet uprawdopodobnienie popełnienia czynu przestępczego. Wystarczy wykazać kontakt podejrzanego czy oskarżonego z przestępstwem lub z przestępcą. I dlatego w prawie radzieckim ówczesnego okresu funkcjonowała kategoria rodziny wrogów ludu. Jeżeli na przykład ojciec został skazany jako wróg ludu, no za to była kara śmierci, to rodzina z racji tego, że miała z nim kontakt, była już w trybie administracyjnym skazywana, no albo na posielenie, albo na ileś tam lat łagru, no zgodnie z tą drugą zasadą. I trzecia zasada, moim zdaniem najgroźniejsza z punktu widzenia procesowego, że przyznanie się do winy jest pełnowartościowym dowodem. I dlatego, proszę Państwa,
jeżeli złapano kogoś, kto był niewinny i nie było innych dowodów na niego, to go tak długo męczono, aż się przyznał do winy, bo innych dowodów nie mogło być. To jest, jeśli to był człowiek niewinny. No i stąd stosowanie tortur do wymuszenia przyznania się do winy. No w tej chwili tortur nie wolno stosować. Zresztą to już w 56 roku zakazano stosowania tortur dla wymuszenia zeznań. Teraz się stosuje areszt wydobywczy. To jest oparte na trzeciej zasadzie teorii dowodów Andruszy Wyszyńskiego. Dokładnie. I można to udowodnić tą książką w ręku. No, chyba groźniejsza jest jeszcze czwarta, czyli ten pomówienia współoskarżonego. To jest zeznanie. To zeznanie świadka. To zawsze. To nie trzeba Wyszyńskiego do tego. Zeznanie świadka było zawsze dowodem, a któremu zeznaniu dać wiarę, a któremu nie, to już decyduje niezawisły sąd. No rzeczywiście, faktycznie Wyszyński tego nie formułował. Nie podniósł tego do rangi teorii dowodu, ale faktycznie funkcjonował taki obyczaj w okresie stalinowskim, że sędzia, a wcześniej prokurator, zanim to trafiło na salę sądową, dawał wiarę tym świadkom, no i temu oskarżonemu, który obciążał siebie lub innych, a jak nie obciążał, to traktowało się to jako matactwa i wobec tego nie dawało się wiary, czyli to taka zasada wentyla. Cel uświęca środki. Słucham? Cel uświęca środki. Cel już był ustawiony? Tak jest, absolutnie. No, zasada była taka, że sąd ma do czynienia z przestępcą, bo już organy policyjne i prokuratorskie, no najpierw OGPU, najpierw Czerwyczajka, później OGPU, później NKWD i tak dalej, ustalało, kto jest winien, a sąd tylko ma dać, określić wysokość wyroku. Wszystko się sprowadzało do poczucia sprawiedliwości społecznej. No, swobody oceny sędziego, który kierował się socjalistycznym sumieniem, a jakże? Nie, ale chodzi mi o ten, który wskazuje w przestępcę, prawda? To on to robił, mam jakieś moralne podstawy ku temu i to właśnie było to, chyba. On się kierował wytycznymi. Ale chodzi mi o tego, który zgłasza, że ktoś jest, no, tak podejrzany. Chodzi o to, że donos był problemem dowodów. No, donos to jest tak jak zeznanie świadka. I jemu się dawało wiarę, jeśli obciążał kogoś, a jeśli nie obciążał, się nie dawało wiary. No więc jest zasada, że no, rosyjskiej w ogóle kryminalistyki, że ten, kto pierwszy przychodzi z donosem, jest najbardziej godny zaufania. Odwrotnie niż w polskiej przedwojennej. To jest chyba najgroźniejsza nawet do tego przyznania się. Ale to nie jest zasada ani Wyszyńskiego, ani Bermana bynajmniej. Muszę tu wystąpić w obronie towarzysza Jakuba. To jest stara zasada kryminalistyki rosyjskiej i raz na tej zasadzie wyleciało w powietrze Imperium Carskie, drugi raz radzieckie i obecne Rosja jest na najlepszej drodze do wylecenia w powietrze. A że u nas się tę zasadę też stosuje milcząco. No teraz jeszcze statystyki. Też dobrze nie. Statystyki. No statystyki były ważne. Zobaczcie, jaki jest procent uniewinnień w naszych sądach. No, nie znam aktualnej, ale to jest w granicach błędu statystycznego. Dosłownie. Czyli no powiedzmy. Zasada kryminalistyki rosyjskiej jest stosowana i to często przez prokuratorów i sędziów, którzy w Rosji nie lubią. Rosyjski czy radziecki? Tu nie ma żadnej różnicy, proszę pana. Tutaj właśnie zwalanie wszystkiego na tak zwany komunizm jest bez sensu. Dlatego, że od czasu, kiedy Stalin objął dyktatorską władzę, zaczęła się
recydywa po prostu imperializmu rosyjskiego, tyle że pomalowanego na czerwono ze względów eksportowych. Ale to się zaczęło już w okresie rozprawy z trockizmem. No między innymi dlatego prokuratorem generalnym został Polak, renegat, bo on przedtem nie był bolszewikiem, tylko mniejszewikiem, a wiadomo, że renegaci są nadgorliwi zawsze. I druga sprawa, usuwanie prawdziwych komunistów, to znaczy trockistów, i rozprawa krwawa z nimi, również z samym Trockim. I proszę was, później już jak wojna wybuchła, to nazwano to nie wojną o zwycięstwo rewolucji socjalistycznej, nie, to była wojna ojczyźniana, co z punktu widzenia komunizmu jest herezją totalną. Więc jak ktoś mówi o systemie radziańskim, że to system komunistyczny od II wojny światowej, to po prostu nie wie, co to jest komunizm i nie wie, co to jest rosyjski imperializm. Dalej, przywrócono w armii stopnie oficerskie wraz z epoletami, które nieraz wraz ze skórą bolszewicy zdzierali oficerom białym, byłym carskim, a tu recydywa. Tytuł jednostek gwardyjskich, nawiązujący do gwardii carskiej, bo za czasów towarzysza Trockiego takie coś było nie do pomyślenia, bo on był prawdziwym komunistą, a Stalin bynajmniej. Dalej proszę was, no wreszcie w 1943 roku Stalin zwołał i reaktywował Sobór. No tu się przypomina kabaret Hemara, modlitwa za zdrowie Stalina, który nie wiem, czy u was kiedyś chyba przytaczałem. No i jest tutaj znawcą twórczości Hemara. No właśnie. Nie pamiętam. A, bo tego się w Polsce nie reprodukuje. Ja to znam z Wolnej Europy, z książki wydanej na emigracji 7 lat chudych. A nie wiem, czy tutaj wam to deklamowałem? Ja prosimy, no poczekaj. Tak, no proszę bardzo, bo to mój ulubiony wiersz i ulubiony jego wiersz. Biją dzwony w Moskwie, huczą w Moskwie dzwony, w 60 cerkwiach grzmią na wszystkie strony, rozhuśtane zwięczą z 60 dzwonnic i churalne pienia mnichów i zakonnic, sprowadzonych z lagrów, z więzień wydobyty, z kajdanów rozkuty, ubrany w habity, słowa modlitewne se przypomina. Za kogo się oni modlą? Za Stalina, żeby on wyzdrowiał i żył długo, błogo, a oni mu słowo modlą się. Do kogo? Przed kim ta radziecka pokora i trwoga? Kogo tak błagają? Boga jak to Boga? Wybacz, towarzyszu, przepraszam ja ciebie, ten Bóg znaczy gdzie jest, w niebie? Jak to w niebie? A to nam nowina, aż nam dech zapiera. Jest Bóg i jest niebo, bo Stalin umiera. Zaraz, chwileczka, przepraszam was, nieśmiało, zlitujcie się, towarzysze, mnie na chwilę zatkało. Więc to nie żart, nie plotka, nie złośliwa pogłoska, więc wy znowu wierzący o linię marksistowska, wy znowu praktykujący, o dialektyczna potrzeba, więc wy znowu wierzycie w Pana Boga i w niebo, we wszystko co niebieskie i we wszystko co boskie, w te kłamstwa burżuazji, te bajki faszystowskie, że są przykazania cnoty i że jest kara za grzechy. Dawno z was, towarzysze, nie miałem takiej pociechy. Sam Karol Marx powiedział, religia opium dla ludu. Ile w to poszło wściekłego bolszewickiego trudu, żeby proletariusza, komsomolca i chłopa odpędzić od ołtarza i odegnać od popa. I wiarę wybić mu z głowy naukowo, na hajką, naganem, batem, butem, knutem, czerezwyczajką. Żeby go uświadomić, niechże się zastanowi, kto wierzy, ten się poddaje zgubnemu nałogowi. Znaczy, jak będzie Boga z nieba wzywał, prosił czy chwalił, to sobie tak zaszkodzi, jak gdyby opium palił. Znaczy, jak nie przestanie chyłkiem do cerkwi chodzić, to się jego rozstrzela, by sobie nie mógł zaszkodzić. Modlitwą niechaj nic z nieba nie wypatruje cudu.
No sam Karol Marx powiedział, religia opium dla ludu. Cała wasza wiedza na tej nauce oparta była błędna, fałszywa, daremna, nic nie warta, sens tego aforyzmu i ta wściekłość bez granic i triumf materializmu, to okazuje się na nic. Więc to się już nie liczy po prostu i zwyczajnie. Te kościoły i cerkwie zamienione na stajnie, na komsomolskie tanzbudy, seminaria szyderstwa, muzea ateizmu i freblówki bluźnierstwa. Więc to się już nie liczy. Te hekatomby trupów, pomordowanych księży, pohańbionych biskupów, tego już niebo w niebieskim rejestrze nie zapisze. Bo Józef Stalin umiera. Módlcie się, towarzysze, już się w serca radzieckie nadzieja zaczyna sączyć, że marksizm i łaska boska to jednak da się połączyć, że może wierzyć naraz towarzysz i towarzyszka Feliksa Dzierżyńskiego i świętego Franciszka, że to się nie wyklucza, że się wzajem podpiera, więc cerkiew na szesz otwarta, bo Józef Stalin umiera. Więc cerkiew na szesz otwarta i przechodniom ogłasza, że gościnna i wszystkich na modlitwę zaprasza. Gościna obowiązkowa, modlitwa musi być szczera. Szpicer w cerkwi uważa, bo Józef Stalin umiera. Więc kto się nie pomodli, tego wziąć i rozstrzelać. Więc modli się sowiecka, radziecka, Boża czelać. Patrzcie, jaka to scenarz, serce z sympatii pęka. Już Beria się przeżegnał, już Woroszłow klęka. Mołotow i Malenkow, Kaganowicz i Chruszczew, Mikojani, Bułgani, Nikosygin i Gusjew, każdy jak jakaś dewotka, na klęczkach rozmodlony, a nad głowami wszystkich dzwony, brzmią, huczą dzwony, dzwon bije, dzwon do nieba, na siłę się dobiera i krzyczy, bo na Kremlu Józef Stalin umiera. Dzwony temu niewinne, dzwonów winić nie trzeba, że tę modlitwę z Moskwy zaniosła aż do nieba, a tam znalazł ją anioł i spytał po Eleńku, co mam zrobić z tym fantem, który to tu trzymam w ręku. Dzwony to tu przyniosły, ale to nie ich wina. To modlitwa za zdrowie niejakiego Stalina. Cisza zaległa niebo, aż aniołów setnik odpowiedział łagodnie, wyrzucić na śmietnik, a za bramami nieba diabły szakale ciemności, żarły się o nią, gryzły się o nią, jak kundle o drzazgę kościa się uniosły skowycząc do piekielnego bezna, gdzie wiecznym mrozem skrzepła noc czarna, poza gwiezdna i tam, gdzie świat się kończy, a nic się już nie zaczyna, tam zginął ten ślad po tej modlitwie za zdrowie Stalina. Koniec. Ja tu z początek truciłem, bo ta modlitwa została napisana nie w czasie wojny, tylko jak Stalin umierał, i tam były takie za dużo nawiązań do tego umierania Stalina, ale mnichów z Łagrów sprowadzono w 1943 roku i archiwii. Dlatego ten początek trochę skróciłem, ale to co najważniejsze zadeklamowałem. I słuchajcie, zastanówcie się, dlaczegoż to w najjaśniejszej trzeciej RP, gdzie no kultywuje się dorobek Hemara, a o ile mi wiadomo, tego nie wydano. Bo moim zdaniem Hemar za grobu palcem wskazuje niektórych ludzi, już nie będę ich enumeratywnie wymieniał. To proszę się zastanowić. Proszę was. I teraz może tu jest źródło w tej chwili nastawień tak zwanych antyklerykalnych. Wielu ludzi, bo im się wydaje, że w ten sposób manifestują postawę antyrządową. Czy to tak przypadkiem nie jest? No ale to już takie refleksje. Słuchajcie, tym niemniej. Chciałbym go zapytać jeszcze. Proszę. Tutaj chciałem. Ja poproszę wody moralnie. Czyli tego pan docenił się? No nie, nie, bo to wie pan, no, jakby to powiedzieć. No. Ponieważ jestem porucznikiem rezerwy SS, czyli służby samochodowej, no to jakoś powinienem dawać przykład za kierownicą. Jak to powiedziałem na konferencji naukowej na Krymie, tam jest bardzo dużo Rosjan i zresztą konferencja była taka
polsko-ukraińsko-rosyjska, organizowała filia profsojuzu z Sankt Petersburga. No i tam później powinien sobie każdy mówił, jaką ma specjalność wojskową i jaki stopień. No to ja mówię, a ja mam stopień starszego lejtenanta SS. Zoro. Mamy służby samochodowej, czyli automobilne wojska, my wszyscy ryknęli śmiechem. Czy ja chciałbym zapytać, czy za czasów carskich sądownictwo było podobnie nieuczciwe jak później? A to były różne stopień nieuczciwości, bym powiedział tak. Po reformach Aleksandra II było na drodze do latynizacji. To znaczy wprowadzono procesy kontradyktoryjne z obowiązkowym obrońcą, czego przedtem nie było. Dla Mikołaja II wcale takich dziwnych zapadnych fanaberii nie było. I zaczęto po prostu, no, ja to w sensie nauki porównawczej o cywilizacjach określam latynizację tych procedur. Dlatego była teoria dowodów, dlatego Andrusia Wyszyński wiedział o tym, że taki przedmiot jest konieczny i nawet dlatego bolszewickiego sądownictwa, ale rosyjskiego, opracował podręcznik teorii dowodów sądowych. Niestety u nas jest regres i nie ma nawet, sędziowie, prokuratorzy nie widzą, przede wszystkim profesorowie prawa nie widzą takiej potrzeby. Mnie na to zwrócił uwagę profesor Michalski, którego tu cytowałem, bo też przez tego bym nie zauważał. Proszę Państwa, bez dwóch rzeczy nie ma mowy o uzdrowieniu sytuacji w naszym wymiarze sprawiedliwości. A mam na myśli prokuraturę i sądy, no i oczywiście policję też, bo to jest jakaś pochodna tej sytuacji. Po pierwsze, do kształcenia prawników, w tym również w szkołach policyjnych, powinien zostać wprowadzony taki przedmiot, jakim jest teoria dowodów. I to po krótkim kursie tradycyjnej teorii dowodów powinna być już cybernetyczna teoria dowodów nowoczesna wykładana. Opracowałem to i jest w moim takim podręczniku dla oficerów policji, cały duży rozdział temu poświęcony. I druga sprawa, proszę Państwa, musi być reaktywacja instytucji sędziego śledczego. Bez tego, kochani, żadne manipulacje prawne wokół prokuratury nic nie pomogą. I nie należy mieć pretensji ani do prokuratorów, ani do sędziów, dlatego że ten system, jaki jest w tej chwili, działa korupcjogennie. I leczenie objawów nic tu nie pomoże. Musi być reaktywacja sędziego śledczego, co po wojnie zlikwidowano te instytucje. No i jakoś w najjaśniejszej pomrocznej nikt tego nie reaktywował. Był postulat reaktywacji sędziego śledczego w programie Partii X, który był najpierw zastępcą lidera, później liderem, ale Partia X została zdelegalizowana, o czym opinia publiczna nie została do dziś poinformowana. A w ogóle o istnieniu Partii X media mainstreamowe milczą, że takie zwierzę istniało. Proszę Was, dlaczego sędzia śledczy jest... Właśnie, to jest sprawa. Dużo odpowiedzi by Pan znalazł u Kuchaczewskiego. U Kuchaczewskiego, białego do czerwonego fanatu. Tak, warto przeczytać u Kuchaczewskiego. Proszę Was, oczywiście. Od białego fanatu do czerwonego. Ale słuchajcie... Związek Zawodowy Policjant też był za przywróceniem z instytucji sędziego śledczego. Słuchajcie, czy ja słyszałem o Partii X ogólnie w mediach, że coś takiego istniało. Populistycznie. Także nazwa nie jest mi obca jakby. Ostatnio 20 lat temu. Uniwersytet Toruński niedawno wydał taką publikację o scenie politycznej w III RP i tam Partia X, i tam były różne kompilacje tekstów różnych partii. Między innymi był tam jakiś program Partii X w dziale populizm razem z Samobroną. Tak na marginesie, skąd tytuł, bo z
skąd nazwa partii X? Bo to taki, partia, no, taka no, nazwa X. Troszkę z archiwum X, taka no, strasznie futurystyczna. W naszym programie było wyjaśnione. Aha. 10 wieków Polski, aha, 10 przykazań Bożych i strzał w dziesiątkę. Rozumiem. No może ten ostatni punkt populistyczny, ale dla pierwszy. Ja byłam najbardziej merytoryczny. To właśnie film ostatnio był a propos też wyborów i dymisji. No więc słuchajcie, dlaczego sędzia śledczy jest niezbędny? Dlatego, że sędzia śledczy ma pełne warunki obiektywizmu, bo nie jest stroną procesową. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, sędzia śledczy ma pełną władzę i pełny wgląd do wszystkich akt śledztwa. Tak zwana kontrola sądowa nad prokuraturą, która teraz istnieje, jest iluzoryczna. Dlaczego? Dlatego, że prokurator wraz z wnioskiem o areszt zapobiegawczy alias wydobywczy, jak to woli, jak to długo trwa, to jest to niewątpliwie areszt wydobywczy w myśl trzeciej zasady Andriuszy Wyszyńskiego, choć się na nią nikt nie powołuje oczywiście, po prostu, bo byłby to dowód rusyfikacji i postkomunizmu, a do czego się nikt nie przyzna w tej chwili w wymiarze sprawiedliwości, to może sobie nawet tak jeden z drugim nie zdawać sprawy z tego, co czyni. Proszę Państwa, więc pierwsza sprawa to jest to, że prokurator daje te dowody, które mu pasują do sądu. Sędziowie nie są osobami, które mają do góry. Sędzia, nie wiadomo, do kogo sędzia po pierwsze ma to, co mu prokurator dał, a nie kompleta śledztwa, chociaż prokurator powinien zbierać zarówno dowody winy, jak i dowody niewinności. Ale ponieważ jest stroną procesową, to trudno wymagać od prokuratora, żeby się zachowywał jak święty Franciszek z Asyżu. Bo on ma interes procesowy w obciążaniu, a nie uniewinnianiu. No tak jest. Musi na korzyści jego, jakby zostać rozstrzygnięty. Oczywiście, chodzi o pozytywnie, tak? Procesową, oczywiście. Jak za dużo sprawy mówią, natomiast, to dokładnie, to jest jak ma za dużo, to nie jest stanie. Sędzia, skoro nie ma wglądu w całość spraw i decyduje tylko o sprawie aresztu zapobiegawczego lub nie, no to najczęściej uważa, że jak już prokurator występuje z wnioskiem, to trzeba zaklepać. Przede wszystkim te dyżury, oni wiedzą do kogo iść, który sędzia jest tego. Natomiast sędzia śledczy nie ma żadnego interesu procesowego, ani prokuratorskiego, żeby obciążać, ani adwokackiego, żeby wybielać. Bo on tylko odpowiada za to, żeby bez odpowiednich dowodów, po pierwsze, nie stosować aresztu, po drugie, żeby w trakcie tego aresztu nie działy się różne cuda, a la Andriusza Wyszyński, nasz wielki rodak, i po trzecie, żeby na podstawie byle jakich dowodów nie posyłać do sądu. Bo on rozumuje tak jak sąd, a nie jak prokurator. I bez reaktywacji tej instytucji, ale równocześnie z reaktywacją przedmiotu teoria dowodów, nie ma mowy o uzdrowieniu sytuacji. To będą tylko pozorowanie. Na zawodzie aresztu dobywczy to autorem są naziści, sterowcy. Nie, zawsze dobywczy tylko wcześniej. No ale i stalinowcy. Pod tym względem jedni warci drugi. Jeszcze w Republice Weimarskiej czegoś takiego no, nie było przynajmniej. Sankcjonowany. To jest była, trzeba było kogoś. Tak? No proszę was. O może nie w tym stopniu. Tak czy owak u nas instytucję sędziego śledczego zniesiono po wojnie i do dzisiaj nie reaktywowano. A w pierwotnej wersji KPK była instytucja sędziego śledczego w pierwszym projekcie, jaki został przez komisję przygotowany. Zaraz. Tam gdzie był sąd. Znaczy, w którym? Dziwno, ten, jak przygotowany ten kodeks, który został ostatecznie tam przed. No była, dlatego, że profesor Zoll no, jest wychowankiem Uniwersytetu Jagiellońskiego
i pochodzi z rodziny z tradycjami prawniczymi i dobrze wiedział o tym, że bez reaktywacji sędziego śledczego to będzie wszystko kulało. I później była jeszcze taka kompromisowa propozycja, żeby zrobić wydziały sądowe nadzoru nad postępowaniami, żeby nie siedział na dyżurze sędzia z ksiągi wieczystych, jak teraz się dzieje. To jest proteza. No tak, ale to i tak... To jest proteza. Słuchajcie, jeżeli chodzi właśnie o sędziego śledczego, to jeżeli on ma całość władzy i wiedzy o śledztwie, to prokurator jest tylko stroną, i powinien być tylko stroną w procesie, który dba o to, żeby policja bez dowodów nie kierowała sprawy, no bo policja też jest od oskarżania, a nie od obrony. Chociaż słuchajcie, to zabawne, ale jak w 60 roku zostałem aresztowany, no między innymi za rozpowszechnianie tych materiałów z zeszytów oświęcimskich, chociaż to legalne wydawnictwo, ale to było z komentarzem oczywiście przez nas rozpowszechniane, no i tam różne inne jeszcze rzeczy mieli na sumieniu, to oficer Służby Bezpieczeństwa, kapitan Cieśnikowski, już przy pierwszym przesłuchaniu powiedział, zaznaczył, ma pan prawo odmówić odpowiedzi na pytania, jeżeli by ta odpowiedź mogła pana obciążać lub kogoś z pana bliskich. No i wprawdzie nie jestem adwokatem, ale w imię obiektywizmu staramy się panu zapewnić tę minimalną pomoc prawną w postaci tej informacji, której pan może nie mieć. Więc mogę powiedzieć, że w czasach PRL-u oficer Służby Bezpieczeństwa, to był, no z 10 nas przesłuchiwał, ale ten był chyba główny, no to występował w roli takiego, no nawet prawie wiceadwokata. Teraz się daje wydrukowane. Jak ja teraz czytam teksty dzisiejszych historyków, które okres stalinowski, gdzie rzeczywiście torturowano, męczono, uogólnia się na cały okres PRL-u, no to mówię, to jest szczyt manipulacji i dezinformacji. Bo jeśli chodzi o śledztwa, było nas tam sporo oskarżonych o działalność antyustrojową, to nikt przez śledczych nie był bity ani torturowany. Przemek Górny twierdzi, że był pobity, ale przez funkcjonariuszy służby więziennej. Nawet on nie twierdzi, że śledczy go pobili. No, nie wiem, jakoś do dzisiaj za co go pobili. Przemek twierdzi, że śledczy kazali. No to byłoby to bezsensowne, dlatego że Przemek odmawiał zeznań. Natomiast nie wiem, czy on po prostu nie nawymyślał tym klawiszom od jakichś pachołków komunistycznych, a Przemek potrafił takie teksty generować. No a klawisze ludzie prości. Ale to jest moja hipoteza, bo akurat tego nie wiem. Tak jak w teczce Korwina było właśnie, że więzień cały czas obraża funkcjonariuszy, zarzucając im prostotę umysłową. Taki... Ale co, ale nie pobili. Ale nie pobili, tylko dostało tam twarde łóżko i jakieś tam tak, odmawiali. Więc no Przemek, ja tu cytuję Przemka, co on twierdzi, ale mogę powiedzieć, że raczej no, twierdzi, że go pobili, ale klawisze, nie śledczy. Więc trudno to traktować jako element śledztwa. A propos jeszcze tej drugiej zasady, to jest chyba analogiczne do rzymskiego damnatio memoriae, tylko że masowo. Tak. Prawda? Bo tam to dotyczyło elit, że wszystkich wymasywano, cała rodzina no, skazywana na zapomnienie, na zagładę czasami też. Na zagładę energetyczną i informacyjną, tak. No więc tutaj ja wam pokazałem, jak to się ma z tą logiką tradycyjną i to tak już z konsekwencjami szeroko ujętymi. Chociaż trzeba powiedzieć, że w czasach stalinowskich, radziańskich
uczelniach przywrócono logikę. Tylko według takiego podręcznika Winogradowa, on w niektórych bibliotekach może być bardzo zredukowany kurs. A u nas do dziś nie przywrócono, kochani. No jest logika, jeden semestr. Nie, ja mówię o średniej szkole. Aha. No jeden semestr, co to jest jeden semestr? Jak ona ma zastąpić i logikę, i teorię dowodu. Oglądałem taki podręcznik. I poza tym przez jeden semestr to jest tyle, co nic. Natomiast jak można tę logikę tradycyjną zapisać w naszym języku? To ja napisałem w mojej metacybernetyce. No po prostu bardzo, bardzo prosto. Jako obiekty elementarne traktujemy słowa, a zbiory słów połączone relacjami, na przykład funktorami zdaniowymi, to są zdania. Jako aksjomat przyjmujemy, że zdanie może być prawdą lub fałszem. I mamy całe, w tym języku możemy całą logikę tradycyjną zapisać. Może podyktuję wam to. Że w języku ATP i OJTI już skrótami możemy zapisać logikę tradycyjną, traktując słowa lub ich symbole na piśmie na przykład jako obiekty elementarne, przecinek, zbiory słów połączone relacjami, w nawiasie, funktorami zdaniowymi, zamknąć nawias. Jako systemy jako relacje pierwotne możemy przyjąć albo dysjunkcję, czyli niekoniunkcję, lub, a właściwie albo funktory zdaniowe, alternatywy i koniunkcji zdań. Ponadto aksjomat, że zdanie może być prawdą lub fałszem, lub, a właściwie albo, przepraszam, albo, to jest alternatywa rozłączna, albo aksjomatykę logiki wielowartościowej. Patrz Łukasiewicz. No i teraz proszę was, ja tą logikę wyodrębniłem w mojej książce Metacybernetyka, tam w tym ogólnym schemacie nauki. To znaczy wstawiłem ją między ogólną jakościową teorią informacji i metacybernetyką, to wam
rysowałeś poprzednio, tam przy tym realistycznym podejściu do aksjomatycznej systematyki nauk. I to właściwie było niepotrzebne. To była informacja redundantna, dlatego że wszystkie ujęcia nauki tradycyjnej, a przez tradycyjne rozumiem wszystko to, co przed aksjomatyczną teorią informacji, ogólnie jakościową teorię informacji i metacybernetyką, to traktuję jako tradycyjne, to wszystko to można zapisać w naszym języku, a odwrotnie już nie. No tak jak mówię, w nowym programie można zapisywać teksty zredagowane w starym programie komputerowym, a na odwrót już się nie da, wyjdzie ble, ble, ble. Jakie ble, ble, ble wychodzi z tego? No przez nieporozumienie, bo na tę logikę tradycyjną niepotrzebnie tutaj wyodrębniłem. No to przeczytajcie sobie podręcznik logiki Roberta Piotrowskiego. On próbował w tradycyjnym języku zapisać jakościową teorię informacji Mazura, no i zobaczycie, co tam z tego wyszło. W każdym razie... Świeczki. No właśnie, dobrze mieć świeczki. Jaki jest tytuł książki? Logika. Z jakimś tam dodatkiem, a autor Robert Piotrowski. Jak chcecie, to mogę skserować ten rozdział właśnie. I proszę was, i to nie jest potrzebne. Dlaczego ja to zrobiłem? Muszę się przyznać. Za Mazurę. Otóż Mazur, postulowanym przez niego systemie nauk na najwyższym poziomie abstrakcji umieścił logikę właśnie i matematykę jako interdyscypliny abstrakcyjne. A dalej, jako interdyscyplinę konkretną, umieścił cybernetykę w ogóle i dalej subdyscypliny. Ja tutaj za Mazurem tę logikę uhonorowałem, choć już nie na najwyższym poziomie, ale ją eksplicite wymieniłem niepotrzebnie, bo ludzie są oprogramowani systemem pojęć tradycyjnych, a nie naszych. I to prowadzi do dezinformacji po prostu. Wiecie, jak to jest. Ktoś ma w osobistym korelatorze cały zestaw pojęć tradycyjnych. Oczywiście tu używam słowa tradycyjne w sensie języka i metodologii, a nie wartości aksjologicznych, żeby tego nie mylić. My jesteśmy w aksjologii tradycyjni, ale w metodologii superpostępowej. I cała ta nauka tradycyjna w sensie metodologicznym to są dla nas obskuranci. Kołtuneria informacyjna po prostu. I proponuję po imieniu to nazywać dosłownie, jeżeli uparcie nie chcą sobie przyswoić nowoczesnej metodologii. A proszę was, w związku z tym, nawet mając nasze najnowsze osiągnięcia, które mogą być użyteczne i nawet wykorzystane przez wrogów, nie musimy ich ani szyfrować, ani kodować. Dlatego, że ludzie oprogramowani na tradycyjnych uczelniach, studiując to, zawsze w którymś miejscu podstawią treść tradycyjną, a dalej już będą dezinformacje. Proszę was, i dlatego ja się śmieję, że my nie potrzebujemy szyfrantów. Funkcje szyfrantów spełniają dla nas wszystkie uczelnie świata. Chwała im za to, bo oprogramowują ludzi w taki sposób, żeby błędnie rozumieli, albo nie rozumieli, albo błędnie rozumieli te teksty. Ale to już nie nasza sprawa i my za to nie płacimy. Co to robią? No i to robią po to, żeby nowoczesnej nauki nie dopuścić na uczelnie, ale to jest ich prywatna sprawa. A niektórzy z niewiedzy. Więc proszę was,
To nie jest potrzebne. Jak wam tu pokazałem, w języku ATP i OJTI można to zapisać jako szczególny przykład zastosowania. No dobrze, ale w takim razie czym się różni nasza logika aksjomatyczno-informacyjna, też implicite zawarta w ATP i OJTI? Ano, różni się tym, że logika aksjomatyczno-informacyjna prawdziwość lub nieprawdziwość przypisuje informacjom, a nie zdaniom. Informacjom, a nie zdaniom. Zdania zaś traktuje jako komunikaty w rozumieniu jakościowej teorii informacji. W związku z tym, logika aksjomatyczno-informacyjna dwukropek. Po pierwsze, nie musi wprowadzać żadnych dodatkowych pojęć pierwotnych, przecinek, relacji pierwotnych, ani aksjomatów, oprócz tych, które są w ATP i OJTI, w skrócie to podaję. To jest pierwsze. Po drugie, zawiera implicite metody sprawdzania prawdziwości informacji. Myślnik, czego nie ma w logice tradycyjnej. Proszę Państwa, w logice tradycyjnej to się przyjmuje jakieś zdania jako prawdziwe i dalej w rachunku zdań, który jest
no, najważniejszą, mającą najwięcej zastosowań dziedziną logiki tradycyjnej, jako koroną logiki tradycyjnej i logikę matematyczną naucza się w szkołach średnich, to trzeba przyznać. No dobrze, ale tam nie ma żadnych dyrektyw, z których by mogli skorzystać policjanci, prokuratorzy, czy sędziowie, czy adwokaci. No nie ma. Tylko jeśli się przyjmie, że jeżeli zdanie A, to zdanie B. A jak sprawdzić te wyjściowe zdania? Logika tradycyjna nie mówi. No, tam Maćkowe oko pana prokuratora, albo później pana sędziego przyjmuje w sposób nieskrępowany żadnymi naukowymi prawami. I to nie jest wina ani sędziów, ani prokuratorów, ani policjantów, to jest wina złego systemu kształcenia tych. Ale tak jak pan docent stwierdził, to powinno być jeszcze powiązane z psychologią. Zaraz, jesteśmy do psychologii nie doszli. Na razie jesteśmy na poziomie logiki i tej abstrakcyjnej części. Tak, tak, ale na przykład wnioskowania wnioskowania w systemach energomaterialnych, bo psychologia to już jest, można powiedzieć, subdziedzina metacybernetyki, a do tegośmy jeszcze nie doszli. Oczywiście to będzie, ale nie wyprzedzajmy. Na razie operuję tym językiem i tą aksjomatyką, którą już wyłożyłem. A dalszy ciąg nastąpi, tak? W powieściach odcinkowych. Kolega już, tak jak przystało na zdolnego słuchacza, już wybiega w przód. Nie należy wybiegać. To zresztą słuchajcie, no już jak jesteśmy przy tym. Dlaczego ja zmodyfikowałem definicję sterowania podaną przez Mazura? Mazur zdefiniował sterowanie jako wywieranie pożądanego wpływu na określone zjawiska. Termin pożądanie jest terminem z psychologii. Więc jeżeli z punktu widzenia aksjomatyki, jeżeli się używa do zdefiniowania pojęcia sterowania, to jest kluczowe pojęcie cybernetyki, pojęcia z psychologii, no to się traktuje psychologię jako metadziedzinę w stosunku do cybernetyki. No i nie należy się dziwić, że profesorowie psychologii próbowali wziąć cybernetyków, a zwłaszcza psychocybernetyków, pod but. No jak taka definicja? Ja zmodyfikowałem. Jest to wywieranie celowego wpływu. To nie jest już psychologiczny termin. I wtedy metacybernetyka jest metadziedziną w stosunku do psychologii. No dobrze, ale wracając do na razie poziomu abstrakcyjnego. Bo logika jest czy to tradycyjna, czy nasza nowoczesna, aksjomatyczno-informacyjna, to jest dziedziną abstrakcyjną cały czas. No i proszę was, po prostu właśnie bez logiki aksjomatyczno-informacyjnej, no to przyjęcie tych wyjściowych zdań, które się uważa za prawdziwe, jest rzeczą dowolną. Logika tradycyjna nie daje żadnych metod oceny. Tylko jeżeli jest AP, to wtedy jest SCP, tratatata. Później komputer może to robić właściwie na dobrą sprawę. To nawet człowiek tu już nie jest potrzebny. No dobrze, ale... No ale jak się błędy przyjmie te zdania wyjściowe, to cała reszta już jest błędna. Choćby te wszystkie przekształcenia. Relikt pozytywizmu, można powiedzieć. Co naukowego. Jest? Relikt pozytywizmu naukowego. Nie wiem, nie wiem, od tej strony nie patrzyłem. Nie, no to jest relikt jeszcze... To jest relikt jeszcze... Nie, ale to taki... Arystotelesa. Starożytny Greko-Rzymian, można powiedzieć. W każdym razie, no jest to relikt przeszłości, tak. To jest pozostałość zdecydowanie w tej chwili niewystarczająca, żeby nie powiedzieć wręcz przestarzała metodologicznie, bo tylko o to mi chodzi.
Natomiast, co wynika natychmiast z z ogólnej jakościowej teorii informacji, bo ona tu ma kluczowe znaczenie. Przede wszystkim, jak mamy jedno zdanie, to jemu nie przypisujemy ani prawdziwości, ani fałszu. Dlaczego? No, na przykładach najlepiej wyjaśnić. I może od razu powiem, prawdziwość lub fałszywość przypisujemy informacji. A żeby mieć informację, to musimy mieć minimum dwa zdania, bo informację definiujemy za Mazurem, że jest to relacja między komunikatami. Zdania to są dla nas komunikaty. Więc na przykład już u nas weszło zwyczaj na naszych seminariach, że jak ktoś podaje jakiś komunikat, to zaznacza dla pewności, a my wszystko nagrywamy i to może iść i powinno iść w eter, a właściwie w internet. Bo zaznaczamy. To jest tylko komunikat, a nie informacja. No to mam przykład. Tak? Ktoś powie, że jak to, no przecież tradycyjny logik powie, jak to zdania nie zawierają informacji. No, dam prosty przykład. Tu jest Warszawa. Czy zawiera informacje? A ja mówię, nie, to jest komunikat. Bo jak długo nie będę miał jeszcze jednego komunikatu, co ja rozumiem przez tu, to znaczy parametry geograficzne, albo czasoprzestrzenne, bo i taki parametr może być zmienny. I nie mam jeszcze jednego komunikatu, co rozumiem przez Warszawę, czy to jest miasto w Polsce, czy na przykład w Stanach. W Stanach. Wieś, analogicznie, czy wieś, wszystko jedno. I druga sprawa, czy to chodzi w ogóle o miejscowość, czy samochód, który się nazywa Warszawa. Więc widzicie, że nawet trzy komunikaty minimum są potrzebne. I tak, jak będziemy prawidłowo definiować, czyli stworzymy porządną, aksjomatyczną konstrukcję danej dziedziny, to dojdziemy do pojęć pierwotnych. No ale to wtedy trzeba powiedzieć jeszcze komunikat, że na przykład obiekt elementarny, relacje i zbiór traktujemy jako pojęcia pierwotne, których nie definiujemy. W ramach dyskusji, a tą wiedzę seminarzyści starają się upowszechniać, bo nikt za nas tego nie zrobi. Mamy monopol na tę wiedzę, ale powinniśmy się wyzbyć z tego polu jak najprędzej. Tylko, no kochani, naukowcy z wszystkich uczelni walczą o nasz monopol, bo psami szczują tych, co z tą wiedzą idą. Ja mam w teczce mojej w ministerstwie opinię, że Kosecki używa cybernetyki w sposób, który może się okazać niebezpieczny dla całego środowiska naukowego. Głębokie słowa, wcale nie zabiegam o sprostowanie dla tego środowiska, tak, ale pod warunkiem, że ono się nie chce uczyć nowych metod. Bo przecież nic prostszego, jak się nauczy. No tak, jak ktoś zrobił na starych całą karierę, to się powoli zamienia w obskuranta po prostu tak zwanego. Takiego, co jest odporny na wszelkie nowości. W cywilizacji bizantyjskiej wszelki obskurantyzm jest mile widziany i premiowany. To jest specyfika cywilizacji bizantyjskiej, a nie żadnej komuny, ani żadnego totalitaryzmu. Te pojęcia są absolutnie niediagnostyczne. Jak się je porządnie zdefiniuje, to wychodzi. Dlatego się ich nie definiuje, używa się ich jako stereotypy negatywne lub pozytywne. W propagandzie się nie definiuje. Czym się różni propaganda od nauki? Tym, że nauka definiuje pojęcia lub mówi, co jest pojęciem pierwotnym, a co nie. I jakoś to tłumaczy, jak to należy rozumieć. A w propagandzie się nic nie definiuje. Tylko się używa z odpowiednią intencją emocjonalną. Więc proszę was, tutaj właściwie praktycznie, no, najpierw teoretycznie, żeby była informacja, to wystarczą dwa komunikaty. Ale nie potrafię podać takiego konkretnego przykładu, gdzie wystarczyłyby dwa komunikaty. Możecie się nad tym pogłowić. Minimum trzy.
Dlaczego? No definicja. Klasyczna. Weźmy definicję klasyczną. Definicja klasyczna to jest jeden komunikat. Dla tradycyjnego logika ona zawiera informacje. Dla nas żadnej informacji nie zawiera. Bo jeszcze do tego jest potrzebna definicja definiensu i definiendum. Czyli trzy. Już w definicji, żeby ją zrozumieć, żeby ona zawierała informację, a nie była tylko komunikatem, to potrzebujemy trzy komunikaty. No jak ktoś znajdzie mi przykład, że wystarczą dwa, to bardzo proszę mnie dać znać. Przez internet czy jakoś inaczej. Ale wydaje mi się, że to jest niemożliwe. A to tylko na razie proszę traktować jako komunikat, a nie informację. Zaznaczam od razu uczciwie. No trzeba nad tym pogłówkować. Tym niemniej, gdyby można było udowodnić, że konieczne są minimum trzy komunikaty, to mielibyśmy bardzo ciekawą interpretację stwierdzenia Kanta, który twierdził, że istota rzeczy jest dla nas niepoznawalna. Chociaż ona istnieje. On nie był idealistą czystym, który uważał, że istnieją tylko nasze wrażenia. Tylko uważał, że obiektywna rzeczywistość, jak my ją nazywamy, istnieje, tylko jest dla nas niepoznawalna. Obiekt w sobie i obiekt badany. I obiekt dla badacza, tak. Otóż tutaj można by było wtedy powiedzieć tak, że obiekt w sobie wynikający z teorii, to jest potęga abstrakcji teoretycznej, to jest to, że wystarczą dwa komunikaty. Ale dla badacza potrzebne są co najmniej trzy. Jeden z kolegów z innej grupy w tej chwili złożył pracę doktorską filozoficzne implikacje ogólnie jakościowej teorii informacji. Złożył ją pół roku temu, ona poszła do recenzji i jeszcze nie wróciła, chociaż prawo przewiduje 3 miesiące na recenzję. No ale jak potrącimy miesiące wakacyjne, to no to niewiele przekroczyło 3. Więc proszę Was, widzimy, że ta, powiedzmy ta nasza logika aksjomatyczno-informacyjna wymusza korzystanie z wielu komunikatów, no przynajmniej dwóch. Tradycyjna nie. Jak mamy jeden komunikat, który uznajemy za prawdziwy, z takich czy innych względów, a o tych względach logika milczy, tradycyjna, no to dalej już się tam z automatu ocenia. Natomiast u nas z automatu żądamy co najmniej jeszcze jednego komunikatu i porównujemy. I dopiero to porównanie będzie informacją. I dopiero ta informacja może być prawdziwa lub nieprawdziwa i wyróżniamy 6 podstawowych rodzajów informowania. Ściśle mówiąc, prawdziwe lub nieprawdziwe mogą być obrazy, bo rzecz w sobie, oryginał, jest prawdziwy z natury rzeczy. A informacje mogą być nieprawdziwe. No i w związku z tym mamy informowanie wierne, które dzielimy na transinformowanie i parainformowanie, to myśmy to omawiali dokładnie. I informowanie zniekształcone, które może być dezinformowaniem lub pseudoinformowaniem. No i jedno i drugie może być, powiedzmy, symulacyjne lub dysymulacyjne. Najgroźniejsze bynajmniej nie są symulacyjne, bo to są zmyślenia i to można porównując z innymi komunikatami lub informacjami wykryć. Najgroźniejsze są dysymulacyjne, czyli przemilczenia. Bo jak ktoś nie wie i nie dotrze do tej informacji, no to nie wie. Dlatego ja dzisiaj dla posłów zrobiłem informację, bo oni mają prawo nie wiedzieć.
wiedzieć o tych sprawach. I dlatego błędnie postępować. O właśnie, ja im tu daję komunikat dodatkowy, a nawet dwa komunikaty, czy trzy, bo z dwóch dokumentów tego planu himmlerskiego i jeszcze z opracowania naukowego profesora Rosetta, który korzystał też z innych źródeł. No, nie mówiąc już o tym, że jeszcze żyją świadkowie źródłowi, czyli osobowe źródła informacji. W tym gronie to chyba tylko ja jestem człowiekiem pamiętającym jeszcze, no bo studiowałem na niższych studiach, to w czasie okupacji. No i to nawet żebyście wiedzieli, że w pierwszej i drugiej klasie wszystkie przedmioty były na rzecz tubylców, czyli po polsku, tylko Szulca Agnis było już języczne, a na wyższych czasach, latach już była nauka języka europejskiego, czyli niemieckiego. Więc proszę was, to jest ta logika aksjomatyczno-informacyjna i ona wymusza korzystania z wielu komunikatów i korzystania z informacji z wielu systemów. Proszę sobie dalej zanotować. Logika aksjomatyczno-informacyjna, w skrócie LAI, prawda? LAI. Wymusza korzystanie z wielu komunikatów oraz przy sprawdzaniu informacji wymusza korzystanie z wielu źródeł. Czyli porównywanie informacji z wielu systemów. I tutaj dam wam przykład, a nawet coś nawaluje. I dam przykłady aktualne, bo bez przykładów aktualnych to jest wszystko, nazwijmy to delikatnie, ciężko strawne. Więc mamy, proszę was, jeden system. System to są obiekty elementarne, w tym wypadku komunikaty. K1, K2, K3 i tak dalej. Mamy relacje między nimi, czyli informacje. A tu będzie informacja między K1 i K2, czyli damy 1, 2. Oczywiście tu liczby nie występują w roli liczb, tylko w roli indeksów. Można by to też kolorami oznaczać, jakkolwiek literami. Ale w zbiorze K, tu jest zbiór duże K i tutaj będzie indeks K. Tu mamy informację też w zbiorze K. 2, 3 między komunikatem 2 i 3 i tu dalej informacja i K 3, 4 i tak dalej. Powolna ilość może być. I jak pamiętamy, traktujemy to jako
system oryginalny, czyli zbiór oryginałów. To są komunikaty i informacje oryginalne. Oryginały, no znowu z literą K. Dajmy. I to są oryginalne komunikaty i oryginalne informacje. No właśnie, żeby ustalić informacje, to trzeba komunikaty ze sobą porównać, a to robimy w ramach komentarza. I tu od razu mamy bardzo istotną dyrektywę praktyczną, że sam tekst to jeszcze jest nic. Najważniejszy jest komentarz, bo w komentarzu mamy dopiero informacje. Weźmy religię. Komunikaty to Pismo Święte. Ale jakie informacje są zawarte w tych komunikatach, o tym mówi nam tradycja. Czyli jak interpretować Pismo Święte. Tam są pewne teksty, które różni ludzie mogą sobie różnie rozumieć. No na przykład, czyń dobro, unikaj zła. No ale w różnych cywilizacjach różnie się rozumie dobro i zło. Na przykład w cywilizacji turańskiej najwyższym dobrem jest posłuszeństwo wobec władcy czy władzy państwowej. W cywilizacji łacińskiej niekoniecznie, bo władca może nakazywać popełnianie zbrodni i dlatego my wymagamy zgodności nakazów władzy z etyką i opartej na nim prawie naturalnej. I to do tego nie trzeba być tak zwanym wierzącym, bo to jest normalna, porządna teoria prawa. Nie wiem, na ile ona jest nauczana w tej chwili na uczelniach, bo wiem, że na przykład o Petrażyckim i jego uczniu Piętce absolwenci uczelni, na których pytałem, to dobrze słyszeli, że tak istniał. Tam dwa zdania potrafią powiedzieć, ale o ich dziele, a w tym dziele się mieści relacja między prawem naturalnym a prawem stanowionym, a oni wykładali teorię prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Inny uczeń Petrażyckiego, profesor Lande, na UJ-cie wykładał. To nie było prawo wyznaniowe, było prawo dla wszystkich. No i dalej, jak weźmiemy właśnie Pismo Święte, to jest zbiór komunikatów, ale żeby informacje z tego wyciągnąć, to trzeba komentarz, czyli tłumaczenie, jak to rozumieć. Tak z definicjami. Sama definicja to jest nic. Tylko trzeba jeszcze zdefiniować definicję i definiantów. Albo powiedzieć, że któryś z nich jest pojęciem pierwotnym. Nawiasem mówiąc, do czego dochodzą ludzie, którzy studiują, ale na współczesnych uczelniach, to jeden z seminarzystów, jak to powiedział uczonemu człowiekowi, to usłyszał, a pojęcia pierwotne nie są potrzebne. On sobie nie zdaje sprawy, że jeżeli nie będzie używał pojęć pierwotnych, to prędzej czy później zacznie definiować idem per idem. Że masło jest to substancja maślana. On sobie z tego nawet nie zdawał sprawy, co on powiedział. No bo logiki się nie uczył, albo uczył się w takim tam wydaniu, można powiedzieć, tradycyjno-obskuranckim, jak my to nazywamy. W najlepszym razie, bo w Poznaniu to się predykty jakieś naucza. Do niczego się nie przydają właśnie. Takie tak, zupełne, tak. Naucza takie... się multiplikacji, dezintegracji, intersekcji z eklipsy. Jedynie na ćwiczeniach jest tradycyjna. Penetralizacja diferencji globoidalnych. Ble, 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 ble. No i później się dziwią, że ci prawnicy tego nie chcą stosować. No bo to się nie nadaje do stosowania. Po prostu. Nie można mieć pretensji do prawników. No chyba, że mamy na myśli tych profesorów nauk prawnych, którzy układają te programy, a
to już jest inna sprawa. I teraz, proszę was, mamy obrazy. Zbiór obrazów. Tu mamy różne kolory, ale obrazy. Jest zbiór obrazów. O, kody zaznaczymy sobie czerwone. Obrazy kodujemy. W ten sposób, że tutaj mamy znowu obraz. A1. Może tutaj. Przepraszam, ale K to tutaj oznaczymy literą O. O, przepraszam, to nie bardzo dobrze. Oznaczenie, ale już zostawię. Obraz 1. Tutaj. Kodujemy obraz O2. No i reszta tu będzie obraz O3. Kodów nie będę oznaczał, bo to w tej chwili nie jest potrzebne, ale dzięki temu kodowaniu, może napiszę tutaj kod, jak to oznaczyć, żeby się nie myliło. Kod po prostu, kod. 1, 1, kod. 2, 2 i kod. 3, 3. Język jest właśnie pewnym sposobem kodowania i tu będziemy mieli też informacje. I tu będzie informacja w zbiorze O 1, 2, a tu będzie obrazy O też i. Tu będzie informacja w zbiorze obrazów 2, 3 i tu będzie informacja w zbiorze obrazów 3, 4. Informowanie wierne jest wtedy, jeżeli dowolna informacja w zbiorze obrazów, a tu napiszę IJ, dowolne indeksy, jest taka sama jak informacja w zbiorze K. IJ. Przy czym zarówno I jak i J może być równe 1, 2 i tak dalej. I to już mamy pooznaczane. Więc proszę was, mamy tutaj Biblię. Biblia to jest zbiór obrazów przecież. Jakichś tam sytuacji oryginalnych. Chrystus nauczał, apostołowie to zapisali, ale teraz mamy obrazy spisane. Jak te obrazy rozumieć? Znaczy, jak się mają te informacje do tych? No? Czy to jest spełnione, czy nie? Jak nie będzie spełnione, to mamy informowanie zniekształcone, a raz. Dezinformowanie lub pseudoinformowanie, więc to będzie to lub ogólnie i o
J. Nie będzie głównie. To głównie zapis. Proszę Państwa, teraz... Teraz... To, jak należy rozumieć, mówi nam tradycja. Dlatego tradycja jest ważniejsza od Biblii, bo tradycja nam mówi, jak rozumieć Biblię, a nie na odwrót. Protestantyzm, który wprowadził zasadę, że tylko Biblia jest źródłem w religii, no rozleciał się na kawałki, dlatego że każdy sobie inaczej tę Biblię tłumaczy. No przecież, kochani, na Biblię się również powoływali niektórzy hitlerowcy. No nie wszyscy, bo niektórzy już przechodzili na jakieś religie starogermańskie, ale bardzo wielu hitlerowców było najpierw ewangelikami i początkowo partia hitlerowska nie przyjmowała katolików. To jest też godne uwagi, a mało znane. Po prostu zasada była taka, że członkiem NSDAP mógł być tylko człowiek, który nie należał do żadnej organizacji, której centrala jest poza terenem Niemiec. No to oczywiście w pierwszym rzędzie chodziło o komunistów, bolszewików, bo centrala była w Moskwie, ale również o katolików, bo centrala była w Rzymie, a w pierwszym okresie istnienia faszyzmu i hitleryzmu, faszyzm włoski z nazizmem hitlerowskim był w bardzo złych stosunkach. W 1935, z przyczyn geopolitycznych, przecież w 1935 roku o mało nie doszło do wojny. Chodziło o Anschluss, już wtedy Niemcy się przymierzali do Anschlussu Austrii, 1935-1936 rok, i faszystowskie dywizje włoskie stanęły na przełęczy Brenner, gotowe do interwencji. No to mielibyśmy dopiero dla dzisiejszych antyfaszystów zakawykę. Wojna faszystowsko-faszystowska, bo oni używają błędnie nazwy faszyzm dla określenia hitleryzmu, który... To jest, to jest sowiecka terminologia. To jest stalinowska, no bo jak wybuchła wojna między narodowymi socjalistami i internacjonalnymi socjalistami, to propagandowo było niezręcznie mówić, że tu wojna między dwoma socjalistami, no to nazwali hitlerowców faszystami. Pochrzcili, no to już było jasne. Ale mam relację jednego człowieka, który w 1939 roku po referendum akcesyjnym, było referendum na terenach okupowanych przez Armię Czerwoną, i oczywiście wszyscy chcieli Anschlussu do Unii Radzieckiej, i przeprowadzono pobór. I ten człowiek został wzięty do Armii Czerwonej. Tam służy nad Amurem. I on mówi, że politruk wtedy, to jest 39 na 40, mówił, że istnieją dwie odmiany socjalizmu. Jedna odmiana to jest nasza, internacjonalistyczna, a druga odmiana naszego sojusznika Adolfa Hitlera, to jest narodowy socjalizm. No, jak wybuchła wojna, to było bardzo niesposobne dla propagandy, no jak temu mużykowi wytłumaczyć, że dwa socjalizmy ze sobą walczą, to ja rozumiem, że trzeba było zastosować tą nomenklaturę, ale kochani, ta nomenklatura nadal funkcjonuje. A już najbardziej zabawne, tragizabawne jest to, że ludzie, którzy chcą stosować plan Himmlera, uważają się za antyfaszystów. No to jest tak, jak diabeł przebrał się komrze i ogonem nam przedzwoni. Albo złodziej, którzy z łupem pod pachem biegnie i woła: panie policjancie, o tam, złodzieja trzeba łapać, bo ukradł.
to jest tego rodzaju robota, świadoma, nieświadoma, to często może być robione nieświadomie właśnie z dezinformacji. Ludzie nie są odpowiednio poinformowani. No ale wracam tutaj do tego. Druga sprawa, proszę was. Nauka. Dlaczego wykłady są potrzebne? Nie wystarczy wziąć i opublikować tylko teksty. No można w internecie. I po co ja się mam fatygować, jeździć? Puścić w internet i koniec. Otóż komentarz jest potrzebny. Sam tekst bez komentarza nie wystarczy. Trzeba wytłumaczyć, jak to należy rozumieć. Ja na przykład opublikowałem tę metacybernetykę, tam stawiłem, no tak mimowoli, te wyróżnienie logiki jako osobnej, prawda, dyscypliny, interdyscypliny abstrakcyjnej i to od razu ktoś chciał to odkodować, no, czyli zrobił swój komentarz na bazie języka tradycyjnej logiki i wyszły z tego bzdury. To jest dobry sposób kodowania, ale szyfrowania. Ja dlatego mówię, jak ktoś nie uczestniczy w zajęciach, to się naraża na złe rozumienie. Jak to mówią, sorry, winę tu. I teraz pokażę wam, jak, dlaczego alternatywą. Aha, przepraszam. Jeszcze. Nie koniec na tym. Jeszcze muszę ten rysunek pociągnąć. Otóż wyobraźcie sobie, że mamy zbiór obrazów i porównujemy tutaj różne informacje w tych zbiorach. Słuchajcie, jeżeli ten kod na czerwono był zniekształcający w taki czy inny sposób, no na przykład dezinformowany, to porównywanie tych informacji między sobą nic nie da. Bo to będzie tak, jak no, świadczył się złodziej swoimi dziećmi. Jeżeli nie mamy możliwości porównania z oryginałem tych tekstów, ze zbioru obrazów, najlepiej porównać z oryginałem. No na przykład, jak ktoś żył w okresie okupacji, w tej zjednoczonej przez Hitlera Europie, to mu się już pewnych rzeczy nie mówi. Bo ja mam masę, parę informacji zakodowanych, no pamiętam, jak to było. Jakie przedmioty usuwano? Logikę, historię oczywiście nie było dla tubylców. Języki tak, no język niemieckiego na wyższych klasach. W wyższych klasach się trzeba było uczyć. Więc uczenie języków to nie jest uświadamianie. To jest tylko nauka nowego kodu. No, coś było zakodowane w jednym języku, to można zakodować w innym. To pamiętam, jak kiedyś ktoś chwalił, o, to jest wspaniały człowiek. On zna biegle 7 języków. A sceptyk mówi, i w żadnym z nich nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Tylko korygucie mi się wiec. Prawda. No. Ja już nie będę mówił o kogo chodziło. O wielu ludziach można tak powiedzieć. No to są ludzie, co znają wiele języków, to są tak szyfranci w wywiadzie. No bardzo ważne i potrzebne, ale oni nic nowego nie tworzą. Nic nie wymyślają, tylko tak komputer. Zresztą w tej chwili już są zaawansowane prace nad takimi komputerkami, nie wiem jak to się będzie nazywać, które będą automatycznie tłumaczyć. Jak będziemy rozmawiać, to ja mówię w jednym języku, rozmówca w drugim i mamy takie komputery, które nam to od razu przetłumaczą. Z tym, że na razie te tłumaczenia są trochę toporne, ale to w przyszłości udoskonale, jak to będzie tanie,
to nauczyciele obcych języków stracą. Może urzeczywistnią odkrycie teraz to, znaczy za które naukowiec dostał Nagrodę Nobla. No ale to... Miliard razy szybsze komputery. A, to tak, 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 no to bardzo dobrze, robię to szybko. Pomówcie. I proszę was, jeżeli, no ale to pokolenie moje już wymiera i za ileś tam lat już nie będzie dostępu do źródeł, do świadków źródłowych. No, a tylko żyjąc, funkcjonując w pewnym systemie, ma się pewne zakodowane parainformacje. No na przykład, ja mam taką rzecz. Jest dość powszechnie znane, że za przechowywanie Żydów w Polsce, gdzie indziej tego nie było, we Francji tego nie było, w Danii i tak dalej, w Polsce groziła kara śmierci. Ale nie jest już tak ogólnie znane, że za wycięcie drzewa bez pozwolenia też groziła kara śmierci. Za zabicie świni bez tak zwanego szlachtszajnu też groziła kara śmierci. Żeby chłop mógł jedną świnię dla siebie zabić i spożytkować, to musiał, już nie pamiętam dokładnie, 3 czy 4 świnie wyhodować i odstawić na tak zwany kontyngent, gdzie płacono ceny, delikatnie mówiąc, nierynkowe, tak to nazwijmy. I też była, pamiętam anegdotę z czasów okupacji, jak ogłoszono ten ferordum, bo to wszystko było państwo prawne i były na to normy prawne. Demokratyczne państwo prawne. Tak, no, czy demokratyczne to by miało państwo go wybrano. Chociaż konstytucję Republiki Weimarskiej zachowano z pewnymi modyfikacjami istotnymi, Hitler nie musiał jej usuwać i nowej uchwalać, tylko tam pewne zmiany wprowadzono. No i proszę was, jak ogłoszono to oficjalnie na spotkaniu z odpowiednim funkcjonariuszem aparatu okupacyjnego, powstaje zrozpaczony chłop i mówi: jak to jest? Zabić świnie, kara śmierci. Zabić Niemców, ty z kara śmierci. To ja już nie wiem, co was nie chce. Cy świnia, cy Niemiec. To z epoki, ja pamiętam, opowiadano wtedy. No tak kto tak? Bataliony polskie. No to mówili złośliwi oficerowie. AKR-u, PNSZ. To znaczy, ja bym powiedział delikatnie. I wtedy bataliony chłopskie stały się masową organizacją. Po prostu. Co jest dowodem, że bardzo represyjne prawo przestaje być skuteczne. Się ludzie znieczulają. Kto zna psychocybernetykę, to wie, że bodziec za silny powoduje derejestrację wielu rejestratów. Ale to prawo srogie na uboju to było jeszcze w latach 50. No, nie wiem, czy jeszcze już była taka kara śmierci, nie. Ale no, do więzienia te... można nie, było trafić. Nie, no tak. Kontyngenty były. Ale nie, kary śmierci nie było. No tak samo, słuchajcie. W 1939 roku tu występuje jako element tego zbioru, tak, oryginału. Tak, ale jeszcze żyjący i pamiętający. Więc proszę was, jedno z pierwszych, jeśli nie pierwsze, rozporządzenie władz okupacyjnych: oddać całą broń, palną i białą. Czyli i to było i w zonie niemieckiej, i w zonie radziańskiej. Za posiadanie broni można było też dostać karę śmierci. I to i palną, i białą trzeba było oddać. Oczywiście też pamiętam, że moja mama, bo ojciec poszedł na front, ale moja mama z kuzynem całą broń myślistą oczywiście zakopali, nie oddali. I teraz są pewnie ona do dzisiaj tam gdzieś w Łańcucie zakopana, jeśli jeszcze coś z niej zostało. Nie wiem gdzie, bo dzieciom się takich rzeczy nie mówiło. Ale była galowa szabla mego ojca. No, nie chcieliśmy jej narażać na
zniszczenie zakupując. I ordynat Potocki zaoferował się, że przechowa w zamku, mówi, no już u mnie nie będą robili rewizji. I ona całą wojnę się przechowa w zamku, po, no, powiedzmy, tak zwanym wyzwoleniu i powstaniu władzy ludowej. Zamek Łańcucki został zamieniony w muzeum. Zresztą od razu to zrobiono, wywieszono napis, także radzieńscy żołnierze po prostu zwiedzali to jako muzeum z samym uszanowaniem. Nic tam nie uszkodzili. U nich muzeum rzecz święta. No i proszę was, ten dyrektor muzeum, który znał moją mamę, znalazł te szable i tam była dedykacja. Jak odchodził mój ojciec, był komendantem szkoły podchorążych w Bydgoszczy, jak odchodził, to dostał piękną szablę galową z dedykacją. No i on dał znać, że ta szabla jest i mama pod płaszczem to wyniosła i tą szablę mamy. Więc proszę was, mnie się okupacja kojarzy przede wszystkim z odbieraniem broni. I za to w czasie okupacji można było karę śmierci dostać. A jak jest teraz? Najtrudniej dostępny oficjalny dokument to jest pozwolenie na broń. Dokładnie tak chciałem powiedzieć. Mnie się to kojarzy z okupacją. Tak. Chciałem jeszcze jedną rzecz zauważyć. W zasadzie niemal kara śmierci za wycięcie drzewa to dzisiaj funkcjonuje. Jeżeli ktoś wytnie drzewo odpowiedniej, powiedzmy, średnicy, szerokości, bo to się odlicza, to może dostać karę nawet powyżej 500 000 zł. Na swoje drzewo. Przez siebie zasadzone. Oczywiście. No, to kochani, kancerz Hitler się kłania. Czyli może stracić w ten sposób całą swoją posiadłość, zadłużyć się na lata i tak dalej. Są takie sprawy, że sady były wycinane, czy jakieś nie, sady nie, czy, ale jakieś... Nie, sady wolą akurat nie wiem, jak drzewa owocowe były traktowane w Zjednoczonej przez kanclerza Hitlera o Europie. Na pewno te drzewa takie nieowocowe były pod pełną ochroną. Proszę was, to jest taka sytuacja, ale świadkowie wymierają, a ludzie mogą nie mieć para informacji. I wobec tego, jeżeli nie mamy dostępu do źródeł, dlatego ja tutaj cytowałem, mam źródła, nie moje komentarze, tylko źródła z zeszytów oświęcimskich, no to proszę was, musimy obowiązkowo, i to wymusza logika aksjomatyczna informacyjna, musimy korzystać z innych. O, ja tu napiszę. Mamy zbiór obrazów o jeden prim, nazwijmy to. Tu będzie o 2 prim, tu będzie o 3 prim. Tutaj mamy też informacje i o 1, 2 prim. Tu mamy i o 2, 3 prym, tutaj mamy i tak dalej. I o 3, 4 prym. I one są jakoś kodowane inaczej. Ale to musi. To nie może być obraz obrazu, tylko powinien to być obraz oryginalny. O. A takim przerywanym. Tu będzie kod 1.1 print. Tu będzie kod
Kordy. Szyfry. Informacje. Teraz, jeśli nie mamy dostępu do oryginału, to powinniśmy sobie porównywać. Te informacje, no powiedzmy, informacje oczywiście, nie same obrazy, oto, to z tym. Czyli nie mając możliwości dotarcia do oryginału, przynajmniej porównujemy różne zbiory obrazów. Dlatego, że jeżeli było jakieś zniekształcenie w tym kodzie zwykłym, to niekoniecznie to musi być też w kodzie prim. Prawda? I im więcej tych porównawczych systemów mamy, tym jest mniejsze prawdopodobieństwo, to można wyliczyć. Iloczy prawdopodobieństw, bo to jest koniunkcja zdarzeń, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że ta dezinformacja będzie i tu. Stąd historycy, którzy mają do czynienia z realną rzeczywistością, do czynienia z innymi źródłami, postulują, żeby jakaś informacja miała potwierdzenie z innych źródeł. Ale, czyli proszę sobie zanotować. Download też w historii może być znaczenie archiwalne na przykład źródła. No różne. Te zbiory, no tutaj to na ziemi. Oczywiście obu. O i. Zbiory obrazu z których informacje porównujemy powinny być od siebie niezależne. Od siebie niezależne. Dlaczego? No dlatego, że weźmy ilustrację, to też omawialiśmy marginalnie ten temat. Sytuacja źródłowa. Powiedzmy, że te K1, K2 to są oficerowie operacyjni i ich agenci. A informacją jest to, co między nimi się tam działo. Więc komunikat, że ktoś jest agentem, to jest zero informacji. To dopiero informacja będzie, jak dowiemy się, jakie były relacje. To znaczy, jakie informacje krążyły na odcinku oficer prowadzący i te osobowe źródło informacji. I to nas interesuje, a nie to, jak to miało etykietę. Oczywiście etykiety są ważne w propagandzie. Nalepia się komuś negatywną etykietę i na tym się kończy. Natomiast sądy, byłem na wykładzie sędziego Nizieńskiego, który przez 6 lat był rzecznikiem interesu publicznego i oskarżał. A już wtedy skończyła mu się kadencja, więc mógł mówić o tych sprawach swobodnie, więc powiedział, że jeżeli on miał na przykład
informację, komunikat po naszemu, że ktoś jest rejestrowany jako TW w rejestrze, to z tym nawet nie próbował oskarżać. Prawidłowo z naszego punktu widzenia, bo to jest tylko jeden komunikat, jedna informacja. Nawiasem mówiąc, w porządnych służbach takie zwierzę jak centralny rejestr agentów nie ma prawa istnieć, bo wtedy jedna wtyka. Rozwala cały rejestr. A ci wierzą, dzisiejsi historycy nagminnie z IPN-owskimi na czele wierzą, że dysponują centralnym rejestrem agentów. No to trzeba nie mieć zielonego pojęcia o technologii pracy służb tego rodzaju, ale to na marginesie. Natomiast co jest ważne, to to, że jeden komunikat to nie było nawet podstawa do tego, żeby próbować oskarżyć przed sądem administracyjnym. Tylko musiał jeszcze mieć, jak powiedział sędzia Niziński, po pierwsze zobowiązanie i to własnoręczne to na maszynie w urzędzie, to można napisać dowolne zobowiązanie, jak nie będzie ręcznie, sam podpis to jest łatwo sfałszować, musi być ręcznie to wszystko napisane. I tylko oryginał, bo kopii żaden grafolog uczciwy nie będzie się podejmował oceniać. I na przykład siła nacisku długopisu jest charakterystyczną cechą danego osobnika, czego na kserokopii czy fotokopii nie widać. Druga sprawa, proszę was, zobowiązania, to jeszcze nie wystarczyło. Sędzia Niziński działał właściwie zgodnie z zasadami naszej logiki aksjomatyczno-informacyjnej. Proszę was, jeszcze musiało się to zmaterializować w formie przekazanych informacji, alias donosu. Nie każda informacja jest donosem, ale w tej chwili znowu donos jest negatywnym stereotypem, wszystkie informacje się nazywają donosami. I wobec tego dam wam przykład konkretny. Ktoś na kogoś napisał, takie osobowe źródło informacji napisało o kimś innym, że jest patriotą Polski Ludowej. To ma wydobną ocenę w tej historii. A to jest traktowane teraz jako donos na niego. Napisał, to wiem od kogoś, na kogo taki donos ktoś napisał i ten, na kogo ten donos napisano, był bardzo wdzięczny temu, co napisał, a to jest traktowane jako donos. No więc tu znowu bez analizy tej charakteru tej informacji też niewiele można powiedzieć, ale to już są dalsze finezje. Natomiast sędzia Niziński musiał mieć co najmniej 3 komunikaty. Jeszcze Sąd Najwyższy w jednym ze swoich stanowisk uważał, że trzeba jeszcze udowodnić, że te informacje były użyteczne dla służby bezpieczeństwa, co już było bardzo trudne. Mogę dopowiedzieć tylko tyle, że to, co pan docent mówi, ja trochę znam z tego, że jest odpędzkiewszą prawdą, jeżeli chodzi o sędziego Nizińskiego. No, to słucham. Znam, ale nie będę mówił. Wyłączę kamerę. Nie powiem. Nie włączymy nagrywanie. Wyłączę kamerę. A nie, on pozwalał nagrywać. Nie, ale ja nie chcę tego publicznie. No dobrze. W każdym razie, proszę was, tutaj wymagał co najmniej 3 komunikatów. No, ale ja bym, dla sądów to oczywiście nie wystarczało. Sąd uważał, że jeszcze niezależnie od tego trzeba na rozprawie przesłuchać delikwenta i przesłuchać oficerów prowadzących. To jest minimum minimum, czyli musiał mieć informacje z
oryginałów, bo zarówno ten oficer, jak i ten tenak, to były oryginały, a nie zadowalał się, powiedzmy, obrazami. Gdyby nie mógł przesłuchać oryginałów, to powinien brać informacje z innego źródła, nie policyjnego, bo wiadomo, że źródła policyjne czy prokuratorskie mają swoją specyfikę i specyficzne zniekształcenia na noszu. Natomiast była słynna lustracja arcybiskupa Wiergusa. Tak. Na zamówienie. Ja pomijam sprawę, że opublikowaną zawartość tych teczek, ona chyba do dziś jest w internecie dostępna. I myśmy zbadali to i tam nie było żadnego dowodu na tewiaństwo arcybiskupa, a ten główny rzekomy dowód był wypełniany trzema różnymi charakterami pisma, więc już od razu widać było, co to było. Ale mnie nie o to chodzi. Wzięto materiały z systemu SB, czyli policyjnego, i nie porównano z materiałami z archiwów kościelnych, które były niezależnym zbiorem obrazów, które nie podlegały deformacjom typu policyjnego. To jest bardzo istotna sprawa. No na przykład w sytuacji, gdzie nawet ktoś podjął współpracę, to był problem, czy to nie była współpraca pod kontrolą władz kościelnych. A na ten temat czytałem bardzo ciekawy artykuł w Faktach i Mitach. Super antyklerykalne czasopismo. I oni tam opisywali sytuację, gdzie ksiądz pewien podjął współpracę z czwartym departamentem. Oczywiście, jak się później okazało, za wiedzą i zgodą przełożonych. I no najpierw tam dostarcza jakieś informacje, a w pewnym momencie się okazało, że matka tego oficera, dowiedział się ksiądz w trakcie rozmowy, potrzebuje jakiegoś lekarstwa, którego nie można w Polsce Ludowej dostać nawet w aptekach resortowych. No to ksiądz mówi, że my spróbujemy to, powiedzmy, te lekarstwo sprowadzić, ale w zamian za to pan będzie nas informował o pewnych sprawach dotyczących kościoła z pańskiego resortu, czyli się wergował. No po prostu ksiądz udawał współpracę i stał się wergownikiem. Nazwijmy to kontrwywiadu kościelnego. No i to trwało jakiś czas i w końcu przełożeni z resortu nabrali podejrzeń. Co się dzieje na odcinku? No właśnie, dotyczących tych informacji. Między tych relacji, między oficerem śledczym, operacyjnym w tym wypadku, a tym księdzem, rzekomym agentem. I poprosili go, żeby nagrywał swoje rozmowy. I powiedzieli mu tak, że jak będzie nagrywanie, to musi ten guzik przesunąć w tym kierunku, a jak będzie chciał wyłączyć, to w odwrotnym. Tylko nie powiedzieli mu, że to była dezinformacja, bo właśnie to działa. No. No, chwyty policyjno, wywiadowcze w tym wypadku. No i tak okazało się, że była najpierw rozmowa taka, z której oficer zdawał sprawozdanie i ten ksiądz występował w roli, powiedzmy, tego tewiaka czwartego departamentu, a w pewnym momencie, gdzie ten oficer myślał, że wyłączył, to się właśnie włączyło, no tamtego nie musieli nagrywać, bo to było nawet w sprawozdaniu uczciwie przekazane. A w tym momencie, kiedy myślał, że wyłączył, w rzeczywistości włączył, okazało się, że role się odwróciły i oficerem rządzącym stawał się ksiądz, a ten TW, no oczywiście ten został karany i tak dalej, i tak dalej. Ale takie rzeczy się oczywiście też zdarzały, nawet kochani.
bez dostępu do archiwów kościelnych wszelkie lustracje osób duchownych nie mają najmniejszego sensu, wręcz są błędem metodologicznym. Bo to jest porównywanie informacji z innymi informacjami, ale z tego samego systemu, z tego samego typu źródła. Proszę mi powiedzieć, a gdzie w logice tradycyjnej takie dyrektywy znajdziemy? Jak ktoś znajdzie, to ja się bardzo ucieszę, ale szukałem i nie znalazłem. I nikt z logików, których o to nagabywałem, nie potrafił mi wskazać, albo zbywali po prostu. No bo nie ma, w logice tradycyjnej nie ma takich wymogów. Oczywiście praktycy, którzy korzystają z osobowych źródeł, czy to prawnicy tacy czy owacy, czy wywiady, czy dziennikarze, wiedzą, że trzeba potwierdzać z różnych źródeł niezależnych, ale to jest dyrektywa praktyczna. A my tu mamy z abstrakcyjnej teorii takie dyrektywy. Proszę Was. I tu widzimy potęgę wzorca teoretycznego i przewagę nad modelem. Model to jest tylko teoretyczne odwzorowanie oryginału i tam żadnych więcej informacji nie będzie niż były w oryginale. Może być mniej, jest na ogół mniej. A wzorzec teoretyczny powstaje w drodze abstrakcji, bo te przykłady dla mnie miały charakter nie dowodów, tylko miały charakter dydaktyczny, żeby łatwiej zrozumieć, o co chodzi i pokazać, że ta abstrakcja ma bardzo konkretne zastosowania praktyczne, doniosłe. Proszę Was, po prostu na podstawie wzorca teoretycznego możemy wyprowadzać dyrektywy mające znaczenie praktyczne dla historyków, dla dziennikarzy, dla oficerów i innych prawników. I proszę Was, one mają praktyczne znaczenie. Czyli na początku było słowo, które w Ewangelii. I to jest zastosowanie. A słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Wszystko się przez nie stało i bez niego nic się nie stało, co się stało. Żywot, w nim był żywot, a żywot był światłością ludzi. A światłość w ciemnościach świeci i ciemności jej nie ogarnęły. Żebyście wiedzieli, że za moich czasów to była ta Ewangelia świętego Jana, ten fragment, on przemniejszy jeszcze jest, to był elementem stałej części mszy świętej. W tej chwili po soborze wygonili to ze stałej części, to tylko tam w dzień świętego Jana to jest, ale w tej zmiennej części. To ja jeszcze się uczyłem łaciny, łacina uczyła precyzyjnego wyrażania myśli. Przez to, że zaprzestano nauki łaciny, tak, to po prostu... Co to? No śmigany wiatr. To po prostu humaniści uprawiają bleble, takie rozmazane mowy trawy. Dawniejsi humaniści przedwojennego chowu bardzo precyzyjnie się wyrażali. Proszę czytać Dmowskiego na przykład, albo Jędrzeja Giertycha, Jędrzeja podkreślam. Proszę Was, ja zresztą miałem szalik, gdzie był tekst łaciński i tekst polski i to była zarazem pomoc do nauki łaciny, więc jeszcze pamiętam po łacinie in principio erat verbum erat in principio, et deus erat verbum hoc erat in principium, omnia per ipsum factum est. No więc proszę Was, no dzisiaj ludzie nie znają tego, bo te zmienne części przy świętej to tak raz na rok się pojawiają. A to było każdej przy świętej. Bo ksiądz czytał po, znaczy odmawiał to po łacinie, ale jak ktoś nie znał, to miał. I łaciny nikt nie uczy znowu w szkołach też. A w Niemczech uczą. Dowiedziałem się od kogoś, kto zdawał maturę w Niemczech. I klasyczny źródłowy. W ogóle przeżywa jest, renesans. Jest 5000 nauczycieli łaciny. No, nie dla takiego basa. Polacy mają
mówić slangiem, gwarą, tubylców. Gorszy w gimnazjum klasycznym jedna godzina łaciny. Także, no, pierwszej, klasyczne. pierwszej. Ja bym to klasy. Nazwał gimnazjum klasycznawe. No, ja to nie powiedziałem klasyczne. Takie gradacje. Klasyczna, klasycznawa i klasycznawawa. No tak, bo gdzie, gdzie historia jeszcze i tak dalej. No tam jest łaciny. Bardzo ciekawa sprawa, która została włączona do mszy trydenckiej, gdzie księża mówią, że to jest ta prawdziwa msza trydencka, która została ustanowiona na soborze trydenckim, określona jako najbardziej prawidłowa spośród wszystkich, bo jeszcze zahaczała o Stary Testament z Pisma Świętego. No. Ale również w tejże mszy, o której tak mówią, jest wycięte coś takiego jak zejście Pana Jezusa do piekła. Czyli piekła nie ma. Piekło jest wycięte. Róbmy co chcemy, bo piekła nie ma. Nawet w tejże mszy trydenckiej. Symbolum apostolorum jest wydłużone, ale usunięte jest piekło. No bo symbolum jest nicejsko-chalcedońskie, to już przedłużone. Ale wracając do tego, otóż religia żydowska. Źródłem jest Stary Testament. Ale tradycja jest zapisana w Talmudzie. I dlatego, tak jak u nas, tradycja jest ważniejsza w Ewangelii czy całego Pisma Świętego, tak u Żydów Talmud jest ważniejszy niż Tora, czyli Stary Testament. A to jest komentarze do tradycji także. Słucham? Komentarze są do tradycji. A to nie, no to u nich tak. Najpierw, o ile pamiętam, Miśna była komentarzem do Starego Testamentu, Gemara komentarzem do Miśny, później powstał Szulchan Aruch i Szulchan Aruch, czyli stół nakryty, to tak trzeba wymawiać prawidłowo, tak jakby człowiek pytał. To po prostu jest znowu takim katechizmem zebranym z tych wszystkich mądrości. No i dlatego sama Tora, samo Pismo Święte nie jest źródłem jedynym. Tutaj pokazałem wam takie różne implikacje i zastosowania tej aksjomatyczno-informacyjnej logiki i pokazałem chyba dostatecznie dobrze, czym ona się różni. Proponuję dyskutować na te tematy. To nie jest wiedza tajemna, wprost przeciwnie, to jest paradoks. W czasach PRL-u ja kilkadziesiąt lat konspirowałem, a wróg starał się nas rozkonspirować i przyłapać. A w tej chwili jest dokładnie odwrotnie. My jesteśmy zainteresowani upowszechnianiu, ujawnianiu wszystkiego, co wiemy. A wróg stara się to pod ziemię zepchnąć, żeby nikt o tym nie wiedział. Jakbyśmy mieli aurę tajemniczości, to może więcej osób by się tym zainteresował. No tak, ale wie pan, co Dmowski pisał o konspiracjach. Że to jest taka dziedzina, w której się lęgnie zła. Jest kapitalny w tej chwili rozprawa Doboszyńskiego na ten temat. Proszę mi e-mailem przypomnieć, co wam prześlę, bo jeden z seminarzystów to znalazł. Doboszyński w 1939 roku tłumaczy całe zło konspiracji. W ciemnościach lęgną się różne choroby. Do słońca dobro garnie się. Słuchajcie, ale powiem wam, że w logice tradycyjnej, idąc za postulatami Łukasiewicza, jak wam to już mówiłem, oparto całą logikę tradycyjną na jednym pojęciu pierwotnym, znaczy relacji pierwotnej dysjunkcji i jednym twierdzeniu, ale to twierdzenie jest tak skomplikowane, że już raz wam to wypisałem, możecie sobie zobaczyć, że to jest właściwie według mnie krypto zbiór twierdzeń,
No więc można powiedzieć, że jako aksjomat jeden przyjmujemy całą zawartość biblioteki. Ale to nie jest aksjomat, tylko to jest cała masa aksjomatów. Można powiedzieć, że wszystko, co wieści tam jakiś autorytet, to jest dla nas aksjomat. Ale to z tą aksjomatyką, o której my tu mówimy, nie ma nic wspólnego. Natomiast jeśli chodzi o dysjunkcję, czyli niekoniunkcję, to przecież ona w gruncie rzeczy zawiera dwie relacje pierwotne. Jedna to jest koniunkcja, druga to jest niekoniunkcja, zaprzeczenie. Więc mówienie o dysjunkcji jako jednej relacji pierwotnej jest, można powiedzieć, wyciąganiem królika z kapelusza przez prestidigitatora, w tym wypadku logicznego. Natomiast co jest, i zaraz postaram się to wykazać, taką relacją pierwotną. Otóż alternatywa. Alternatywa. To jest bardzo istotna sprawa. Włączne i rozłączne. A to już jest zawarte w alternatywie. To już jest zawarte implicite. Zmarzę to. Już chyba. Zapomniałem zdjęcie zrobić. Ale jest, tak? No. Jest. Jak coś przysłał? Jak tam kogoś zmazuje. To jest o tyle przyjemniejsze dla rąk, że kreda, która jest agresywnym środkiem chemicznym, nie wdziera się w palce. Więc słuchajcie. Alternatywa. Uznaczmy ją sobie. A będzie dla nas tożsamościowo znaczyła, że jakiś zbiór jeden jest alternatywą zbioru dwa. Oczywiście używamy tu pojęcia alternatywy zbiorów, które jest bardziej ogólnym pojęciem niż alternatywa zdań z logiki, z rachunku zdań z logiki tradycyjnej. Dlaczego? Że rozpatrujemy tu zbiory zdań, prawda? I wobec tego możemy zamiast tego ptaszka z logiki stosować właśnie z teorii zbiorów to oznaczenie. Co jest oczywiście sprawą, jakby to powiedzieć, umowną, bo można sobie tam definiować, jak się chce. Tylko ta akurat definicja jest najbardziej, i ten język jest najbardziej diagnostyczny i pojemny informacyjnie. Mamy jakiś zbiór, zbiór trzech elementów. A1, A2 i A3. Alternatywna będzie dotyczyła tych trzech elementów. To mogą być te zbiory. I teraz definicje. Definicje A1. A1. Definiujemy jako. A1 należy do Z1 i zarazem A1 nie należy do Z2. A2 jak definiujemy? Znowu definicja.
te relacje pierwotne tośmy sobie omówili w aksjomatycznej teorii poznania. I tu znowu zaznaczam, jest to bardziej ogólne pojęcie niż w tradycyjnej matematyce, bardziej ogólne niż w tradycyjnej logice. To znaczy, te tradycyjne pojęcia mieszczą się w tym, ale nie wyczerpują. Nasze podejście to jest bardziej ogólne po prostu. Na tym polega tajemnica, że to tak samo brzmi i tak samo wygląda, ale jak ktoś ma osobisty korelator zapchany tradycyjną wiedzą, to będzie to rozumiał po tradycyjnemu. I wtedy często dojdzie do dezinformacji. Wtedy powie, a to cała ta teoria do niczego. I o to chodzi, żeby ludzie niepowołani do takich wniosków doszli. Albo zacznie to rozumieć, ale będzie rozumiał źle. No to to można rekomendować wszelkim wrogom, żeby tam właśnie to studiowali. Więc tu jest A2. Należy do Z1 i A2 należy do Z2. I jak my definiujemy A3? Cały czas się posługujemy tylko tym Z1, Z2, prawda? I pojęciem relacją przynależności lub braku przynależności do zbioru, a przypominam, że na tym polega definiowanie w rozumieniu ogólnej jakościowej teorii informacji. W tradycyjnej nauce to macie tych definiowań od cholery i trochę. Najbardziej precyzyjna jest oczywiście definicja klasyczna, ale klasyczna definicja jest tylko szczególnym przypadkiem naszego definiowania. Ale to już nie będę szczegółowo przypominał, bo to macie w notatkach chyba z poprzednich zajęć. I tu będzie definicja, że A3 nie należy do Z1 i A3 należy do Z2. Myśmy sobie prawidłowo podefiniowali, bo przy definiowaniu używamy tylko znaku przynależności lub braku przynależności. Proszę zauważyć, że przynależność lub brak przynależności nazwaliśmy cechami i definicja klasyczna to jest po prostu szczególny przypadek takiego definiowania, że coś jest specyficznym przypadkiem, właśnie tutaj diferencja specyfika wchodzi w grę, jakiegoś innego przypadku. No tylko ten szerszy przypadek musimy też jakoś zdefiniować, a w końcu na końcu tego łańcucha dojdziemy do pojęć pierwotnych, tak czy znaczy. No tu pojęcie pierwotne jest zbiór oczywiście. No więc to są trzy definicje tego zbioru, A1, A2, A3. No to teraz, co z tego wynika? Dlaczego ja mówię, że to jest pierwotna relacja dla logiki, a nie dysjunkcja? Otóż, koniunkcja. Koniunkcja K. No to się definiuje tożsamościowo, a pojęcie tożsamości też żeśmy już sobie tam prowadzili już w aksjomatycznej teorii poznania. To jest Z1 i Z2. Jest to bardziej ogólne pojęcie niż te logiczne koniunkcja.
No i co to będzie? Proszę. To jest zbiór. To jest zbiór Anma. Prawda? To jest to. Adesiumpcja, proszę bardzo. Ta ulubiona przez tradycyjnych rodziców. Dysfunkcja. Oznaczmy ją niekoniunkcja. W ten sposób. I to co to będzie? To będzie Z1 i Z2. Nie Z1, nie Z2. I tak dalej. No, tutaj mamy też alternatywę łączną i alternatywę rozłączną. Możemy to sobie namalować tak. O. Tu będzie Z1, tu będzie Z2. To już jako ćwiczenie, proszę sobie na tym, posługując się tym, wypisać wszystkie możliwości według tych definicji, które tutaj podałem Państwu. No klasyczny lub mieści się tam w środku tego dwóch kółek. Tak, tak, oczywiście. Lub się mieści w środku, jak najbardziej. Lub czasopisma. Przy tym tu się łączy i alternatywa rozłączna i nierozłączna. No, rozłączna to po prostu ta część wspólna będzie nie istniała, nie ma jej. A nierozłączna to tak jak namalowałem. Ale to w tym języku można zapisać. Proszę was, no jakby to tutaj nasz kolega wspomniał Z1 i Z2. To tutaj będzie oczywiście Z1 i ale też może być tylko w tym polu z pierwszym albo drugim. Lub właśnie to. Znaczy, przepraszam, to lub się mieści wszędzie praktycznie. On jest wszędzie i dlatego. Dlatego się tak nie wydaje mi się, że to właśnie powinno być podstawowe, wyjściowe pojęcie logiki, czyli rachunku zdań, a nie dysfunkcja. No, a dlaczego wzięli dysfunkcję? No, nie wiem, ale mam podejrzenie, które proszę traktować nie jako informację, tylko jako komunikat, który należy porównać, no na przykład logików zapytać. Podejrzewam, że wśród współczesnej inteligencji, a już zwłaszcza wśród inteligencji polskiej, modne jest krytykowanie wszystkiego i negowanie. Dlatego bardziej mi się podoba dysjunkcja niż koniunkcja, także zaprzeczenie czegoś. To jest moja hipoteza, czyli komunikat do sprawdzenia. Proszę przepytać logików albo ludzi, którzy jakieś pojęcie mają o logice tradycyjnej, bo o aksjomatyczno-informacyjnej to raczej pojęcia nie mają. Zwłaszcza, że proszę was, to ja w wykładach podawałem, ale w mojej książce Metacybernetyka nawet tego pojęcia nie ma. Dlaczego? Bo mnie się wydawało to tak oczywiste, że to jest, no porównujemy informacje, no to już kilka, że muszą być komunikaty, relacje między nimi. Okazało się, że to dla mnie było oczywiste, bo już w tym języku od lat operuję. No. Z mazurologią się zapoznałem, no aksjomatyczna, przepraszam, jakościowa teoria informacji wyszła
1970 roku. I od tego czasu ja tym operuję, widzę, choćby moja cybernetyka społeczna wydana w 1975 roku. Okazuje się, że to dla ludzi no, współczesnych, zaprogramowanych, no, nie znających w ogóle ani Mazura, ani mnie, nie jest to oczywiste. No i zacząłem im tłumaczyć, tak żeby mogli zrozumieć. I po tym tłumaczeniu już to, no mam nadzieję, że Państwo zrozumieli. I teraz wprowadziłem to, wyodrębniłem, ale proszę jeszcze raz napisać wyraźnie. Logika aksjomatyczno-informacyjna jest implicite zawarta w aksjomatycznej teorii poznania. Patrzcie, Poznań jest wyróżniony, nie ma aksjomatycznej teorii Warszawy czy Krakowa, ale jest Poznania. Aksjomatycznej teorii Poznania i ogólnej jakościowej teorii informacji. Mazur stworzył, używając tego języka, szczególną jakościową teorię informacji, bo ona dotyczy tylko obiektów energomaterialnych, a to ogólnie na abstrakcyjne, to zostało zauważone, ale nie podoba się to filozofom informatykom z Uniwersytetu Opolskiego. Przyznali, że to jest w ogóle pierwsze i jedyne na świecie takie podejście, ale tam tłumaczą, dlaczego im się to nie podoba, ale to ich tłumaczenie jest takie, że ja go nie rozumiem. Drniarski, tak? A to jeszcze jest. Jeszcze coś. To jest prehistoria. My tak szybko idziemy naprzód, że tam powiedzmy przedmazurowscy cybernetycy to dla nas już są dinozaury po prostu informacyjne. Nie będę enumeratywnie tu wymieniał, bo takich jest więcej. Więc proszę Was, to na tym bym skończył z tą logiką, ale jeszcze w tym języku tą metodą będę omawiał, proszę Was, matematykę. Matematykę, w której wprowadzimy jeszcze jedną relację pierwotną, większy, mniejszy. Obiektami elementarnymi będą liczby. I właściwie na tej bazie będziemy aksjomatyzowali naukę. Znowu Wam powiem, że jeśli chodzi o matematykę, ona jako całość nie doczekała się aksjomatyzacji. To jest pierwsza próba. Przy czym oczywiście wykorzystujemy logikę aksjomatyczno-informacyjną, a szerzej aksjomatyczną teorię poznania i ogólną jakością teorii informacji. I dlatego stamtąd będziemy wprowadzali, raczej stosowali różne relacje pierwotne. Już nie musimy ich tu wprowadzać. Jest faktem, że tylko niektóre dziedziny matematyki doczekały się aksjomatyzacji. Na przykład geometria euklidesowa, to chyba pierwsza. Na przykład rachunek prawdopodobieństwa. Przy tym rachunku prawdopodobieństwa pojęciem pierwotnym jest zdarzenie elementarne, tak zwane. Jeśli Was interesuje ta sprawa, to możemy sobie nawet omówić, no powiedzmy, aksjomatykę rachunku prawdopodobieństwa, ale nie chciałbym takie szczegóły. No proszę uprzejmie. Ja mówię. Seminarzysta, nasz pan, co sobie życzy, taki będzie. Natomiast później przejdziemy już do obiektów energomaterialnych, to znaczy takich, które mają
położenie w przestrzeni i w czasie. Oraz masę, ale ponieważ miarą masy jest krzywizna czasoprzestrzeni, a krzywizna to jest nic innego jak odwrotność promienia krzywizny. Prosta w tym rozumieniu jest krzywo o krzywiznie równej zero i promieniowi krzywizny równej nieskończoność. No i to dlatego właściwie nie jest konieczne wprowadzanie dodatkowego pojęcia pierwotnego w postaci masy, ale już ja tak dla uproszczenia sprawy no jeszcze tę masę wprowadzę jako pojęcie pierwotne. Z tym zastrzeżeniem, że w świetle teorii Einsteina to nawet ono nie jest potrzebne. A w tej chwili wielu ludzi próbuje jakoś tam podważyć Einsteina, to nic już te dyskusje tak znudziły, bo to takie bez talencia, które chcą pokazać, że oni są lepsi niż Einstein, że ja już tę dyskusję przerywam brutalnie i mówię, że wielkość osiągnięć Einsteina kwestionują tylko zoologiczni antysemici. I natychmiast taki się wycofuje i mówi, nie, ja nie jestem antysemitą. Ja te dyskusje merytoryczne z nimi znudziły. W ogóle z miernotą się ciężko dyskutuje, zwłaszcza miernotą, która się uważa za geniusza. Plagiator w sumie. Nawiasem mówiąc, mało kto wie, że Einstein pod koniec życia przeszedł na religię rzymskokatolicką i umarł jako nasz brat w wierze, a był ochrzczony w religii ewangelickiej. Więc to takie są ciekawe rzeczy, których się z jego życiorysu nie podaje, to się cenzuruje, bo to nie pasuje do powiedzmy obecnej poprawności politycznej. Mało tego, jeszcze mniej ludzi wie o tym, że Einstein był niemieckim nacjonalistą. I jako poseł, mówca w Sejmie Pruskim w 20 latach wygłosił takie przemówienie w sprawie dyktatu wersalskiego i krzywdy, która spotkała w Wersalu naród niemiecki, że jakby wam przeczytał te fragmenty i nie powiedział kto to jest, kazał zgadywać, to byście myśleli, że jakiś hitlerowiec. I teraz słuchajcie, straszną tragedią osobistą Einsteina jako dobrego, uczciwego nacjonalisty niemieckiego. Używam tu słowa nacjonalizm w znaczeniu naukowym, a nie stereotypu propagandowego, negatywnego. Bo kiedyś tłumaczyliśmy to sobie. Nacjonalista to jest człowiek, który kocha swój naród. Nacjokracja, tak? A to już jest nowoczesna forma. Nowa generacja. Oparta na argumentacji cybernetyce. No to krok dalej. W zaksjomatyzowanym systemie nauki. Ma swoją naukową doktrynę po prostu nowoczesną. Jak na razie najnowocześniejszą. Zobaczymy, kto spróbuje się mierzyć. Ja jestem dziwnie spokojny, bo na razie wolą przemyśleć. To znaczy, że nie czują się kompetentni. Jeszcze funkcjonowało takie przeciwieństwo nacjonalizm, przepraszam, patriotyzm, internacjonalizm i nacjonalizm, szowinizm. No, to jest wszystko, to się wszystko bierze z braku definiowania pojęć. Znowu praca z Einsteina. To jeszcze konferencji metodologicznej, z pierwszej konferencji. No, ale co do tego, że był plagiatorem w sumie, no, jeżeli chodzi o teorię względności. Ojej, to już. To było... Proszę, stronę matematyczną do tego opracował Poincaré przede wszystkim i Minkowski. A Einstein to zastosował. Tylko, jak niektórzy mówią, matematycy. Matematycy w ogóle fizycy nic nie wymyślają. Profesor Schinzel, no, najwybitniejszy chyba z żyjących matematyków, specjalista od teorii liczb. To tak mi opowiadał, że fizycy, matematycy jedzą obiad, to fizycy tak jak te pieski przy stole stoją i czyjmy coś dostaniemy, czyjmy coś dostaniemy. Jak matematyk rzuci im jakiś ochłap, to oni z tego robią rewelację na cały świat. Cytuję profesora Schmidta.
A jeszcze na początku znany tylko jako matematyk, a nie jako fizyk. Bo fizycy wtedy w ogóle byli nieznani. A pracował zawodowo chyba w urzędzie patentowym. Bo największe... Wtedy mu zarzucono właśnie, że stanu też trochę pobrało. Największe odkrycia robił wtedy, jak nie był zawodowym naukowcem, a już jak w Ameryce był sławą naukową, miał wszystkie środki i tak dalej, to już tylko pisał przyczynki. A wtedy już nie pracował w urzędzie patentowym. No właśnie. No, nie wymyślił już nic wielkiego. Filozoficznie ciekawe są jego rozważania. Słuchajcie, przed wojną były takie pojęcia. No to już mieliśmy na kilku ostatnich zajęciach. Patriotyzm. Jako miłość do ojczyzny, nacjonalizm, jako miłość do narodu, który nie musi mieć państwa nawet, i szowinizm, to jest wypaczenie nacjonalizmu. Znaczy, miłość do własnego narodu tak zaślepia, że innymi się pokaże, to hitlerowcy właściwie szowinistami niemieckimi. A po wojnie co zrobiono? Oto określono jako patriotyzm. A szowinizm nazwano nacjonalizmem. O! I na tym polega zapaść semantyczna po wojnie, która nadal funkcjonuje zresztą.